Dzień dobry Państwu. Mamy dużą przyjemność powitać Państwa na trzeciej już edycji Seminarium Wolniewiczowskiego. Tak jak poprzednie, ta edycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury. Fundacja Katedra Bogusława Wolniewicza z przyjemnością realizuje ten trzeci cykl. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź długotrwałego funkcjonowania właśnie w takiej formule. Spotkania będą się odbywały tak jak w zeszłym roku, w czerwcu, we wrześniu i w październiku. Zapraszamy do uczestniczenia, zapraszamy do obserwowania strony Katedra Bogusława Wolniewicza oraz profilu facebookowego, gdzie publikowane są informacje o seminariach. Tam również będą zamieszczone wideorelacje z przebiegu każdego ze spotkań. Przy tej okazji też chciałam zapowiedzieć prezentację filmu Wolniewicz Zdanie Własne. Wczoraj właśnie dowiedziałam się, że film ów został zakwalifikowany razem z 6 innymi, wybranymi spośród 100 kilkudziesięciu do pokazów w całej Polsce. Informacje o tym, gdzie i kiedy będą te pokazy, oczywiście też się pojawią na naszych mediach. Pierwszy pokaz jest zaplanowany w dniu 15 lipca w Zakopanem. Także może ktoś będzie wakacyjnie tamże, to zapraszamy. Poza tym też na stronach jest informacja o tym, że będzie ten film emitowany przez telewizję Trwam. Tam są też podane konkretne daty i godziny emisji. Z mojej strony bardzo dziękuję. Zapraszam na seminarium. Oddaję głos panu Pawłowi Okołowskiemu, prezesowi Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie na trzeciej edycji naszego seminarium. Chciałem w tym miejscu złożyć raz jeszcze podziękowanie Narodowemu Centrum Kultury za wspieranie naszej działalności, a także panu, jego magnificencji, rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, który otworzył przed nami podwoje Uniwersytetu. Myślę, że profesor Wolniewicz byłby z tego powodu rad. A nawet bym powiedział, że mógłby być onieśmielony. Jeżeli profesora Wolniewicza można by było onieśmielić, to pewnie by tak było. Powiedziałbym w ten sposób, że profesor Wolniewicz w tym roku odniósł wielki sukces, bo doczekał się filmu na swój temat, pełnometrażowego, pokazywanego i w kinach, i w telewizji, co jest planowane. Ten film jest naszą wielką zasługą, mówię naszą, wskazując na fundację, ale zasługa przede wszystkim reżysera pana Tomasza Zomera i jego wyśmienitych współpracowników. Jest rzeczą naturalną, że w związku z tym filmem myśmy edycję seminarium związali z tym tytułem i zatytułowaliśmy seminarium w tym roku Filozoficzne echa filmu Wolniewicz Zdanie Własne. W filmie została, co zrozumiałe, przedstawiona integralnie postać profesora. Poza tym ten film był adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W związku z tym poglądy profesora zostały w nim tylko zamarkowane, jedne silniej, drugie słabiej, chociaż zasadnicze. Myślę, przekonania profesora wszystkie zostały tam jakoś wyartykułowane. Natomiast w naszych ramach, w ramach seminarium,
mamy możliwość, żeby te poglądy przedstawić precyzyjniej, żeby jakoś je tutaj wyeksponować. No i w związku z tym tak układają się referaty, taka tematyka. Ja tutaj może odczytam, bo z pamięci tego nie powiem, że będzie mowa w ramach tych kolejnych referatów o marksizmie i o chrześcijaństwie w ujęciu Wolniewicza, o uniwersytecie, o kategoriach geniusza i mędrca, o idei nieskończoności, o złu moralnym według profesora, o determinizmie genów, o biotechnologii humanoidalnej, o ksenofobii, o fenomenie moherowych beretów, o innym fenomenie, o fenomenie głosu racjonalnego, o Wittgensteinie i Elzenbergu w oczach Wolniewicza, no i w końcu o języku jako o nośniku prawdy. No myślę, że polifonia filozofii Wolniewicza wybrzmi należycie. No liczę także, że kunszt myśli profesora także zostanie należycie pokazany. Przypomniałem sobie, co profesor Wolniewicz mówił kiedyś Tomaszowi Zomerowi w ramach przeprowadzanego wywiadu. Mówił tak: uczeń stara się dorównać mistrzowi w doskonałości roboty. Poza tym niech idzie swoimi drogami. No więc swoimi drogami pójdzie te 12 wygłaszanych referatów, niemal przez samych ludzi młodych, z czego jestem dumny i myślę, że znowuż profesor byłby z tego rad, że przede wszystkim pokolenie jego wnuków odnosi się do jego myśli, a nie ludzie, z którymi wymieniał dzień dobry. To jest jednak różnica, pokolenie wnuków. No i nawiązując do tego cytatu, który przytoczyłem, wierzę, że ten standard intelektualny wyznaczony przez Wolniewicza będzie u nas tutaj zachowany i to zachowany podwójnie, bo zarówno w ramach dyskusji, jak i w ramach planowanej kolejnej książki, która pewnie zajmie kilka miesięcy roboty, ale prędzej czy później się ukaże. Bardzo dziękuję i zapraszam w takim razie na wysłuchanie pierwszego referatu i na dyskusję. Przypominam Państwu, mamy czas do godziny 13:00. Później półgodzinna przerwa, później drugi referat, włącznie z dyskusją, kolejna godzina. Bardzo proszę, pan Marcin Pasierbski. Dzień dobry Państwu. To duży zaszczyt, ale jednocześnie też duża odpowiedzialność móc jako pierwszy zabierać głos i przedstawić referat o takiej potężnej wadze intelektualnej, mianowicie marksizm i chrześcijaństwo Wolniewicza. Dwa systemy myślowe, w które Bogusław Wolniewicz był zanurzony i z którymi się identyfikował filozoficznie, a jednocześnie ta identyfikacja sprawiała wielokrotnie trudności, szczególnie jego krytykom, którzy twierdzili, że takie sformułowania jak prawoskrętny marksista czy rzymski katolik niewierzący mają charakter paradoksalny. Ja w toku mojego dzisiejszego referatu będę starał się uzasadnić, i to potraktujmy jako hipotezę, którą stawiam na początku, że w świetle filozofii Bogusława Wolniewicza te sformułowania autoidentyfikacyjne nie są sprzeczne wbrew temu, co twierdzi wielu jego krytyków. Dobrze, i zanim przejdę do właściwej części, chciałbym wskazać, bo wydaje mi się, że jest to istotne, na kontekst czasu, bo zaczynamy od tego elementu marksizmu. Czyli najpierw omówimy marksizm, a później przejdziemy do chrześcijaństwa. Kontekstu czasu, w jakim profesor Bogusław Wolniewicz z ideami czy z filozofią Marksa się zapoznaje.
Otóż profesor Wolniewicz studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1947-1951. A zatem no, klimat intelektualny wtedy, szczególnie w ramach bloku wschodniego, w którym się ówcześnie znajdujemy, można powiedzieć, że jest bardzo ponury. To jest okres dominacji marksizmu, leninizmu, stalinizmu, krótko mówiąc. I jak zwraca uwagę Leszek Kołakowski w głównych nurtach marksizmu, w latach 48-53 na te lata przypada szczytowy okres presji ze strony marksizmu, leninizmu na inne dziedziny nauki, oczywiście poza samą filozofią. Ta presja jest kompleksowa w tym sensie, że dotyczy w zasadzie każdej dziedziny nauki i każdej sfery ludzkiej działalności, także artystycznej. Każdej dziedziny nauki to jest fizyka, biologia, cybernetyka, psychologia, absolutnie wszędzie, chociażby teoria względności Einsteina, żeby pokazać taki przykład, jaskrawy jest uważana za skrajny idealizm i jakby nie odpowiadająca sposobom myślenia ludzi radzieckich, w związku z tym należy ją wykluczyć i tak dalej, czyli po prostu no, okres ponury intelektualnie, wielkiego nonsensu. Ale na co zwraca uwagę profesor Bogusław Wolniewicz, mimo tego, że taki klimat panował, profesor już wtedy, czyli w swoich latach studenckich, ale także zaraz po kilku latach, bo od 1953 roku zawiesił swoją pracę naukową, później do niej wrócił. Profesor Wolniewicz zwraca uwagę, że był immunizowany, jak mówi, na marksizm-leninizm. Ja teraz przytoczę cytat, który właśnie odnosi się do jakby konfrontacji profesora Wolniewicza jako studenta, czy młodego pracownika nauki, właśnie z tą presją, która ze strony marksizmu-leninizmu wtedy była odczuwana. Cytuję. Na stalinowski marksizm byłem immunizowany, częściowo przez świetny wówczas Uniwersytet Toruński, częściowo chyba także z natury. Szedłem swoją drogą. Pierwszym widocznym efektem moich ówczesnych rozmyślań nad filozofią marksizmu był referat pod tytułem Pojęcie abstrakcji u Hegla i w marksizmie, wygłoszony w 1948 roku na studenckiej sesji naukowej. Drugim była moja praca magisterska z 1951 roku o krytyce subiektywnego idealizmu zawartej w książce Lenina na temat empiriokrytycyzmu. Żadna z tych moich prac nie mieściła się w kanonie marksizmu-leninizmu. I tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo miałem przyjemność rozmawiać z profesorem między innymi na ten temat i zresztą o tę sprawę jego pracy magisterskiej go wtedy pytałem. I zwrócił uwagę na to, że te jego prace właśnie z tego okresu zostały później już trzeciej RP wydane, czy wydrukowane, prawda? Czyli filozofii i wartości chociażby, czy ten artykuł dotyczący pojęcia abstrakcji u Hegla i w marksizmie, który możemy przeczytać w Rzeczach i faktach wydanych przez PWN. I to jest rzecz niespotykana, bo bardzo wielu ówczesnych pracowników nauki, tutaj profesor, myślę, że to warte odnotowania, więc to przytaczam, powołał się chociażby na Horribile dictu profesor Marię Janion, która wtedy w 1948 roku, kiedy Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ruszył, został powołany, no była jedną z naczelnych stalinistek i teksty, które ona wtedy pisała, w żadnym razie nie nadawałyby się do wydrukowania teraz, bo po prostu no, godziłoby to w jakiekolwiek standardy intelektualne. U profesora Wolniewicza tego nie było. Wszystko to, czym się zajmował wtedy, to były po prostu analizy filozoficzne pewnych problemów, ale nie miały charakteru ideologicznego. I to chciałem na to zwrócić uwagę w kontekście czasu, żebyśmy mniej więcej sobie zwizualizowali, mieli świadomość, no, w jakim kontekście profesor się obraca w tych latach i kiedy się zetknął z ideami marksizmu. Teraz pierwsza sprawa już merytoryczna. Co rozumiemy przez marksizm? Bo tutaj oczywiście to należy sprecyzować, ponieważ większość sporów wydaje się, że bierze się z tego, że różne rzeczy ludzie rozumieją przez marksizm. Ja posłużyłem się tutaj takim podziałem, który zresztą zaczerpnąłem z artykułu pana profesora Okołowskiego, który był zamieszczony w Edukacji Filozoficznej, artykuł Wstęp do filozofii,
wykład profesora Bogusława Wolniewicza dla studentów pierwszego roku filozofii UW, 85-86 rok. Jak rozumiem, to są notatki pana profesora z wykładu profesora Wolniewicza właśnie ze wstępu do filozofii. I tam profesor Wolniewicz dokonał takiego podziału. Otóż, który nam wyznaczy jakby dalszą dynamikę mojego referatu. Marksizm możemy podzielić na propagandowy i teoretyczny. Propagandowy, czyli można powiedzieć ideologia, nie nadaje się w żadnym razie do analizy filozoficznej, ponieważ on się składa nie z twierdzeń, czy nie z tez, on nie stara się świata opisać, tylko składa się z haseł. Jego celem jest pobudzenie mas ludzkich do działania, w związku z tym nie będziemy się koncentrować na marksizmie propagandowym, no, który jest po prostu intelektualnym nonsensem i profesor Wolniewicz chociażby cytuje takie zdanie, z którym sam się stykał na studiach, gdzie mówiło się, że logika dialektyczna jest formą myślenia ludzi radzieckich. Prawda? No to są tezy, to nie są tezy, tylko to są hasła, które nie nadają się w żadnym razie do jakiejkolwiek logicznej, rozumowej analizy czy krytyki. Z drugiej strony mamy marksizm teoretyczny, czyli ten, który się składa z twierdzeń, który składa się z tez. To jest po prostu zbiór pewnych tez, które można analizować, można je poddawać krytyce, zastanawiać się, jakie tam są założenia. Jest po prostu próbą opisu rzeczywistości socjologicznej, ekonomicznej, filozofii, ontologicznej i tak dalej, a jego celem jest dojście do prawdy. Kłopot polega na tym, że granica między propagandowym marksizmem a teoretycznym jest rozmyta i następuje przenikanie propagandy do teorii. Ten proces utrudnia wielokrotnie rzeczową dyskusję na temat marksizmu, bo po prostu wykrzywia wielokrotnie tezy teoretyczne. My tutaj się postaramy skupić na tych tezach teoretycznych ze wskazaniem tych tez, które profesor Bogusław Wolniewicz uznawał, akceptował, widział w nich wagę intelektualną. I teraz to już jest podział mój, który proponuję, który również jakoś pozwoli zrozumieć, na czym polega ta autoidentyfikacja profesora Wolniewicza jako marksisty. Więc możemy podzielić marksizm, ten teoretyczny, ten składający się ze zbioru tez, na diagnozę i prognozę. Diagnostyczny marksizm i prognostyczny, powiedzmy. I teraz ja tutaj wypisałem te tezy, które profesor Wolniewicz sygnalizuje, czy o nich wspomina, chociażby w artykule Pożegnanie z marksizmem, który jest umieszczony, wchodzi w skład filozofii i wartości postfaktum, ale znalazł się także w książce Marksizm, nadzieja i rozczarowanie pod redakcją profesora Chłówki i doktora Dziobkowskiego. Więc za tym artykułem przytaczam te tezy, które profesor Wolniewicz wspomina i na podstawie których identyfikuje się z marksizmem. Po pierwsze, nadbudowa ideologiczna instytucjonalna jest funkcją bazy ekonomiczno-technicznej. Nadbudowa zmienia się wolniej niż baza, co jest, wynika z tej pierwszej tezy. I w nadbudowie nic istotnego się nie dokona, jeśli nie dokonała się uprzednio jakaś istotna zmiana w bazie. Oczywiście nie będę w tej chwili analizował meandrów pojęć baza i nadbudowa, bo to jest dyskusja na, być może to będzie też częścią dyskusji, bo to jest rzecz wielce złożona i trudna. I dyskusyjna. I dyskusyjna, tak. Ale chcę zasygnalizować, że to są te elementy, myślę, że intuicyjnie tutaj wiemy, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, o co chodzi w tym podziale. Bogusław Wolniewicz te tezy akceptuje i one, te tezy wchodziłyby w skład materializmu historycznego, który profesor Wolniewicz akceptuje, czy też uważa, że jest, tezy materializmu historycznego są wynikiem głębokiego namysłu nad rzeczywistością i nie można ich zbagatelizować. One jakby na stałe weszły do kultury intelektualnej świata zachodniego.
i stanowią, są elementem tego, co profesor Bogusław Wolniewicz cenił u Marksa, czyli jak sam pisał, socjologiczny realizm. Że Marks w tych swoich diagnozach teoretycznych dotyczących społeczeństwa i kapitału stara się patrzeć na społeczeństwo w sposób przyrodniczy. To cytuję profesora Wolniewicza, bez złudzeń. Ja tutaj zacytuję, przepraszam, że wtrącam profesora Wolniewicza, on to wielokrotnie powtarzał. Myślę, że ogromne rzesze ludzi nie zdają sobie z tego sprawy. Materializm dziejowy czy materializm historyczny to nie jest żaden materializm. To jest socjologia, to jest pewna koncepcja socjologiczna, która nie ma z materializmem nic wspólnego. No tyle jedynie, że się tutaj mówi, pan Marcin już przytaczał tę tezę, że te warunki życia i te elementy ekonomiczne i dotyczące pracy są pierwotniejsze od tych subtelnych duchowych, które są czymś, prawda, tworzą te nadbudowy. Tak, jak pisał profesor Wolniewicz, to zresztą jest kontynuacją tego zdania dotyczącego realizmu socjologicznego i patrzenie na rzeczywistość społeczną niejako przyrodniczo, że w ujęciu Marksa socjalizm nie jest postulatem moralnym, tylko jest po prostu koniecznością dziejową i nie opiera się w związku z tym na dążeniu do sprawiedliwości społecznej. Jak pisze profesor, tak rozumiany socjalizm to mrzonki, ich klasyfikacja w manifestie jest aktualna do dziś. Tak? Więc, czyli sam Marks nie stawia tezy, że socjalizm ma być postulatem moralnym, tylko on po prostu jest nieuchronny w myśl tej filozofii. No i jeszcze jedna teza, na którą zwraca uwagę profesor Wolniewicz i to w Głosie Racjonalnym możemy w jednym z odcinków na tę tezę sformułowaną wprost się natknąć, że u Marksa po raz pierwszy, jak mówi profesor, mamy do czynienia ze zdiagnozowaniem natury kapitału jako siły przemożnej, bezosobowej i aksjofobicznej, która kapitał jako ta siła, która nie opiera się żadnym wartościom. Znaczy, opiera się wszelkim. Tak, opiera poza się zyskiem. Tak jest, opiera się wszelkim wartościom poza zyskiem. I no, to jest ta obserwacja, którą profesor Wolniewicz traktuje jako bardzo istotną, niebagatelną, mającą poważne konsekwencje, a jednocześnie pierwszy raz sformułowaną w sposób jednoznaczny i dosadny. No, z drugiej strony mamy ten drugi komponent, czyli prognozę marksizmu. Ja dlatego też wyodrębniłem te dwa elementy, ponieważ profesor mówi wprost, że o ile diagnoza marksistowska, przynajmniej w tym zakresie, który tutaj wypunktowałem, jest celna, wynika z głębokiego namysłu nad rzeczywistością i nie można jej zbagatelizować, o tyle ta część prognostyczna no, zupełnie się nie sprawdziła. Tu ja oczywiście należałoby rozbudować ten element, ale ja przywołałem chociażby dwie tezy, które wchodziłyby w skład prognozy marksistowskiej, to znaczy obalenie kapitalizmu jako ustroju i wprowadzenie socjalizmu jako konieczności dziejowej. Nie wydarzyło się to. Oczywiście można powiedzieć, że to się dopiero wydarzy, bo tego nikt nie wie, ale no, nie ma póki co podstaw, żeby twierdzić, że to twierdzenie jest prawdziwe. No, druga taka teza, którą można łatwo obalić, to znaczy ubożenie mas robotniczych na skutek koncentracji kapitału. Taki proces nie zaszedł, przeciwnie sytuacja mas robotniczych, jakbyśmy powiedzieli, jest lepsza niż była lat temu 100, 150 i tak dalej. Oczywiście tych twierdzeń w ramach prognozy jest więcej, ale ja tutaj wyświetlam, czy sygnalizuję te dwie, wydaje się, że mające charakter podstawowy. I profesor Wolniewicz od tych twierdzeń prognostycznych się odcina, twierdzi, że są błędne, nie sprawdziły się. I tak, jeszcze chciałem przytoczyć kilka cytatów z profesora Wolniewicza, które jakby rzucają dodatkowe światło na to, co powiedziałem wcześniej.
Te cytaty z kolei zaczerpnąłem z Głosu Racjonalnego, z odcinka pod tytułem Od marksizmu do buntu mas, w którym profesor Wolniewicz mówi tak. Socjalistyczna reakcja żywiołowo-emocjonalna, jak ją nazywa profesor, na tę ciemną stronę kapitalizmu, i tu zaznacza profesor, że oczywiście kapitalizm ma też swoje blaski, ale akurat chodzi o tę ciemną stronę, że ta reakcja żywiołowo-emocjonalna u Marksa przybrała najbardziej dojrzałą intelektualnie formę, jaką kiedykolwiek przedtem, a także kiedykolwiek potem idee i odczucia socjalistyczne osiągnęły. To jest niemal dokładny cytat z profesora Wolniewicza, który w tym filmie pada. W tym samym filmie pada stwierdzenie także, że Marks nadał magmie myślowej, jaką były odczucia, pragnienia, sprzeciwy socjalistyczne, intelektualny szkielet. Przez to stała się taką intelektualną siłą. I trzecie stwierdzenie, uznaję ogromną rolę dziejową Marksa i sądzę, że wiele elementów jego myśli zachowało dalej swoją aktualność. Że to nie jest zbiór bzdur czy wrogich ludzkości wymysłów, tylko efekt głębokiego namysłu nad funkcjonowaniem społeczeństw ludzkich. I tutaj bym chyba, na tym bym zakończył ten pierwszą część wystąpienia, czyli tę dotyczącą marksizmu. Bardzo słusznie, bo jesteśmy w połowie referatu. Szukałem w pańskich oczach potwierdzenia, że robię dobrze. To w takim razie przechodzimy do części kolejnej, to znaczy chrześcijaństwo Bogusława Wolniewicza, czy w ujęciu Bogusława Wolniewicza. Czyli znowu drugi potężny system myślowy, w którym profesor Wolniewicz był zanurzony, z którym się identyfikował, ale jednocześnie który sprawia wielu trudności, no bo mamy tutaj do czynienia z tą znaną autoidentyfikacją rzymski katolik niewierzący. No to jest ta teza, na której wielu nawet sympatyków profesora prawoskrętnych no, zwraca uwagę, że to jest stwierdzenie paradoksalne, tak się po prostu nie da. Więc ja postaram się wskazać, na czym polega ten fenomen, czy jak rozumieć to sformułowanie. Żeby to zrobić, proponuję taki znowu podział, bo ja najpierw powiem, postaram się wyjaśnić, o co chodzi ze sformułowaniem rzymski katolik, a potem przejdziemy do tej identyfikacji niewierzący. Więc ja proponuję podział taki. Rzymski katolik w tym sformułowaniu zawiera się z jednej strony komponent metafizyczny, z drugiej strony komponent cywilizacyjno-społeczny. I teraz, co ja rozumiem przez komponent cywilizacyjno-społeczny? To są cytaty z profesora Wolniewicza. Profesor Wolniewicz uważa, że chrześcijaństwo jest jedną z dwóch ław fundamentowych cywilizacji zachodniej. Jego rola dziejowa w kontekście formowania cywilizacji zachodniej jest kluczowa obok rozwoju nauk ścisłych. I w związku z tym chrześcijaństwo od tej strony należy doceniać. Chrześcijaństwo typu zachodniego stanowi podstawę demokracji, mówi profesor. Podział na władzę świecką i duchową, i tutaj cytat, tu wyraża się prawdziwie duch Zachodu i to on jest jedyną gwarancją, że dalszy podział władzy świeckiej będzie rzeczywiście skuteczny i respektowany. Czyli profesor mówi, że ten podział, który znamy od Monteskiusza na władzę sądowniczą, wykonawczą i legislatywę, jest ważny, ale on jest wtórny w stosunku do podziału zasadniczego, czyli podziału na władzę świecką i duchową. Profesor twierdzi, że to właśnie w chrześcijaństwie ten podział zawierał w sobie najlepszą harmonię. On funkcjonował w takim wzajemnym równoważeniu się, czego w innych cywilizacjach w ramach innych systemów religijnych nie było. Stąd też tak no, wysoka rewerencja profesora w kontekście właśnie cywilizacyjno-społecznym chrześcijaństwa. Profesor zwraca również uwagę na wyjątkowość chrześcijańskiej obyczajności. Tylko ona, ta chrześcijańska obyczajność, stwarza realną siłę zdolną oprzeć się
destrukcyjnym zakusom kapitału. Profesor rysował kiedyś znany trójkąt, który to trójkąt jakby jego zasadniczym celem sprzężenia sił kapitału, lewactwa, jak mówił profesor, jest walka z chrześcijaństwem, bo to jest jedyna siła, która tym zakusom kapitału się opiera. Ideologia lewacka świetnie współgra z kapitałem. Kapitalizm, można powiedzieć, wchłonął pewne tezy czy dążenia lewicowe i dzięki temu może dalej się rozwijać w sprzężeniu zwrotnym dodatnim, można powiedzieć. A chrześcijaństwo jest właśnie jedyną siłą cywilizacyjną, która jakoś ten kapitał hamuje, wiąże i ogranicza destrukcyjność nieograniczonego właśnie rozwoju kapitalizmu. Z drugiej strony mamy komponent metafizyczny, czyli to jest ten zbiór tez, które chrześcijaństwa, które koncentrują się na chociażby antropologii filozoficznej. Chrześcijaństwo mówi, życie jest walką i cierpieniem, a człowiek jest słaby i często podły. To są te elementy, które profesor Bogusław Wolniewicz traktuje jako po prostu prawdziwe i dobrze diagnozujące sytuację człowieka w świecie, a jednocześnie które czerpią swoją moc z nauki Kościoła. Świat ma skazę. To jest, rozumiemy to przez grzech. Jego nosicielem są ludzie. Znowu tutaj profesor Bogusław Wolniewicz twierdzi, tak jest w istocie. To nie świat, to zło nie jest zewnętrzne w stosunku do człowieka, chociaż oczywiście tutaj też są dyskusje na gruncie chrześcijańskim, bo to mieściłby się z tak postawioną tezą, że zło jest jakoś immanentne światu, nie zgadzali. Twierdzą, że zło jest brakiem dobra, a nie że ma charakter esencjalny czy ontologiczny. Ale w ramach filozofii świętego Augustyna chociażby, czy tego nurtu, takie twierdzenie jest dopuszczalne czy akceptowalne i profesor się z tym zgadza. Profesor zwraca uwagę na etykę chrześcijańską, którą uważa za realną, w przeciwieństwie do irrealnej, tej, która czerpie swoje źródła z takiego sprzężenia z chociażby filozofią Jana Jakuba Rousseau, która w ramach chrześcijaństwa też funkcjonuje jako taka dobrotliwa etyka. Tutaj jej przedstawicielem był chociażby pan profesor Marian Przełęcki, z którym profesor Wolniewicz w tym aspekcie często polemizował. I zwraca uwagę profesor Wolniewicz, że demokracja bez Boga ma coś w sobie demonicznego. Tutaj cytuję zdanie z księdza, który je wygłosił podczas mszy w ramach protestu dotyczącego obrony telewizji Trwam. Dodaje profesor do tego zdania, które wtedy usłyszał i które uznał za celne, że zamiast bez Boga wstawmy za Heglem bez czegokolwiek wyższego niż człowiek. I to jakby jest ten element no właśnie metafizyczny w ramach chrześcijaństwa, które profesor Wolniewicz sygnalizuje. I teraz, no właśnie, na czym polega ten element w ramach tej autoidentyfikacji rzymski katolik niewierzący, o co chodzi z niewierzącym w takim razie? Wydaje się, że najprościej scharakteryzować ten element poprzez przytoczenie artykułów z chrześcijańskiego credo, w które pan profesor Bogusław Wolniewicz nie wierzy. Łącznie ich jest 12, profesor Wolniewicz akceptuje 6 z nich, 6 odrzuca. I w związku z tym, że te 6 odrzuca, które tutaj wskazałem, no, samo sobie stwierdza, że jest rzymskim katolikiem niewierzącym. A zatem profesor Wolniewicz nie wierzy w zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, w sąd ostateczny, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciał i żywot wieczny. Natomiast akceptuję te sześć, które... Czy ja je w tej chwili przytoczę dokładnie, to nie wiem. To wrócimy. Wrócimy do tego w dyskusji. W każdym razie, w związku z tym, że nie akceptuję tych i często zresztą to stwierdzam eksplicite, także w Głosie Racjonalnym w jednym z odcinków, że za grobem nie ma nic. To jest ten cytat dosłowny. No i z uczciwości intelektualnej w związku z tym sam się uważał za niewierzącego, aczkolwiek to, co powiedziałem przed chwilą, no, wskazywałoby na to, że zasadnie można mówić o profesorze jako rzymskim katoliku, no ale właśnie z takim zastrzeżeniem, że nie podziela wszystkich artykułów z chrześcijańskiego kredu. I na tym zakończę. Jeżeli są jakieś, i mam nadzieję, że są, pytania, to oczywiście mam nadzieję, że sprowokują dyskusję. Dziękuję bardzo. Ja sobie tu pozwolę, zanim zaczniemy dyskutować, oddamy Państwu głos, dwa słowa uzupełnienia. Pierwsze takie, bo tutaj trzeba, żeby te słowa samego profesora Wolniewicza padły. No, rzymski katolik niewierzący, należy rozumieć, niewierzący we wszystko, a nie w ogóle niewierzący, prawda? A po drugie zapomniałem, co miałem powiedzieć, także oddaję Państwu głos. Proszę bardzo, profesor Bigaj. Jeśli chodzi o tę domniemaną sprzeczność chrześcijaństwa niewierzących, a też tam sprzeczność, nie mam, bo w całej literze mam nawet pewne fragmenty, a z innymi się nie zgadza. No i oczywiście ta część niewierzących dotyczy właśnie tych fragmentów, których profesor Wolniewicz nie uznało. Natomiast oczywiście można się sprzeczać, czy to jeszcze jest katolicy. Tak? Tutaj podejrzewam, że to są osoby kompetentne, które powiedziały nie. Jednak jest jakiś tam zestaw minimalnych twierdzeń, które jakoś tam identyfikują, determinują katolików. Także to taka jedna uwaga. Natomiast ja myślę, że poważniejszym problemem jest kwestia spójności, o którym już Pan tu nie wspomniał, właśnie spójności marksizmu z tym chrześcijaństwem wierzącym. Jak można te kwestie pogodzić? Tutaj no, takie wątpliwości się nasuwają, bo na przykład powiedzmy to, co, o czym Pan wspomniał, ta natura ludzka, tak jakby pełna grzechy, którą profesor Wolniewicz zawdzięczył z chrześcijaństwa. No, Marksa, ja może nie jestem specjalistą od Marksa, ale wydaje mi się, że Marksa jest taka koncepcja, że klasa robotnicza jest w ogóle bez zarzutu. Klasa robotnicza, która jest świadoma swojej własnej jakby celu i jakby dążenia, jest pozbawiona wszystkich. Znaczy to zostało, przepraszam, zbyt słabo przez prelegenta wyartykułowane, bo to właśnie, żeby uniknąć nieporozumień jakichś takich zasadniczych, to trzeba powiedzieć, że profesor Wolniewicz definitywnie odrzucił antropologię Marksa. A ta antropologia Marksa, no to był melioryzm, czyli no odnosząc do czasów nowożytnych, antropologia Jana Jakuba Rousseau, o tym pan Marcin mówił. No a nawiązując do starożytności i do początków, no to była antropologia Sokratesa, sokratejska. Człowiek niczego złego nie zrobi, o ile nie jest w błąd wprowadzony, tylko brak wiedzy sprawia, że dokonujemy jakichś czynów złych. Więc to stanowczo profesor Wolniewicz odrzucił. Ja sobie nie przypominam, żeby on kiedykolwiek jakoś zlokalizował, podając datę, kiedy to się stało, ale pytałem przyjaciela, profesora Musiała i powiedział, że Zagierka w latach 70. już to było żywe w myśli profesora Wolniewicza, odrzucenie melioryzmu, natomiast no, w latach 80. to już było ewidentne. Kiedy ja się pojawiłem na studiach w 1985 roku, i trafiłem na ten wykład profesora, o którym wspominał pan Marcin, no to już mowa była o chrześcijańskiej antropologii, o grzechu pierworodnym i tak dalej. Więc Wolniewicz bierze od Marksa socjologię, natomiast kategorycznie odrzuca antropologię.
No właśnie, bo moim zdaniem można rozpatrywać tezy materializmu historycznego, czyli po prostu dynamiki rozwoju historii i tych konieczności, na które zwraca uwagę Marx, w oderwaniu od tez antropologicznych. Prawda? Czyli ta dynamika, ona wynika po prostu z natury kapitału i determinuje nadbudowę, ale wcale nie trzeba, żeby zaakceptować taką diagnozę rzeczywistości, akceptować optymistycznej antropologii. Tak mi się przynajmniej wydaje intuicyjnie, że to, że tutaj można to rozpatrywać osobno. To tak dodatkowo. Mhm. Bardzo proszę, profesor Zubalewicz. W sprawie podziału w ramach marksizmu, otóż ja aż skłaniam się do tego, że częścią podstawową jest prognoza, a nie diagnoza, która została powiedziana. Też profesor powiada, że to jest prognoza jest chybiona, okazała się błędna i pan tak to przedstawił. Otóż, bo dlaczego prognoza jest ważna? Bo prognoza jest środkiem do zdobycia władzy. Marksizm ja interpretuję jako główny, dobra metoda do zdobycia władzy. I w tym sensie jest, szuka się, ma się jakieś koncepcje, szuka się, tak powiem, dosadnie, brutalnie frajerów. No i zawsze się tacy znajdą. I natomiast do tej koncepcji zresztą nawiązuje profesor Wolniewicz w książce, ja tutaj wynotowałem, w artykule Pożegnanie z marksizmem. I tam przytacza Jana Wacława Machajskiego. I tak, taki oto sposób przedstawia myśl Machajskiego. Machajski zmarł w 1926 roku. Otóż Wolniewicz pisze tak, pisał tam, czyli ów Machajski, że marksizm wcale nie jest wyrazicielem interesów klas robotniczej, lecz stanowi ideologię urzędniczej inteligencji, nowej klasy, która przyszła do władzy, by jako kasta panująca swobodnie uciskać resztę społeczeństwa. Także to jest raczej metoda zdobycia władzy i tym tropem poszedł nieżyjący już Krzysztof Karol, w tym roku zmarł. I tym tropem można byłoby, jak sądzę, pójść. I tym tropem chyba idzie się współcześnie, gdzie się forsuje polityczną poprawność. Ta polityczność, w politycznej poprawności pewne cele będą realizowane, ale niektóre traktuje się czysto instrumentalnie. Na przykład wprowadzenie, zlikwidowanie kary śmierci traktuje się jako instrumentalnie. Gdy dojdziemy do następnego etapu, czy do socjalizmu, czy jakby tam to jeszcze nazwać, to kara śmierci będzie wprowadzona. Traktuje się instrumentalnie na przykład ideologię gender, bo trzeba wprowadzić nowy etap, a potem w tym nowym etapie już nie będzie tej ideologii i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko, co mówi pan profesor Zubelewicz, to pewnie tak jest, tylko że profesor Wolniewicz jakby z marszu to odrzuca. Znaczy taki jest punkt wyjścia, całą prognozę odrzucam, zostawiam tylko diagnozę. I tutaj chcę państwu zacytować coś, co króciutko, co współbrzmi pięknie z Wolniewiczem, z jego myślą, mianowicie na ten sam temat wywód Stanisława Lema. Lem to pięknie napisał. Mówi tak, no zauważcie, że jako ludzkość przez tysiące lat dopracowaliśmy się jakiegoś pojęcia o prawach przyrody. Mamy te prawa przyrody, przynajmniej w części, które opisują mikroświat kwantów i ten makroświat fizyki Einsteina i genom ludzki, prawda, czy w ogóle kod DNA w biologii, natomiast nie mamy żadnych praw dotyczących społeczeństw. I mówi Lem, jedyne co na ten temat zamarkował cokolwiek, to Karol Marx. No bo nie mamy, jeżeli spytać jakimi prawami rządzą się społeczeństwa, to co możemy powiedzieć. No. Natomiast u Marxa jest jakaś namiastka i myślę, że identycznie myślał i stawiał sprawę profesor Wolniewicz. To jest jakaś namiastka praw rządzących społeczeństwami. Że na przykład nie jest tak, to też trzeba powiedzieć wyraźnie, co jest dzisiaj bardzo modne i co się nam próbuje wpajać i z lewej strony, ale i z prawej strony, że to nie materializm dziejowy, tylko nazwijmy to odwrotnie, idealizm dziejowy.
To znaczy, że rzekomo miałoby być tak, że to, jak my w świecie funkcjonujemy, jak sobie rodzimy, czy jesteśmy biedni, bogaci, zdrowi, czy chorzy, to zależy od idei. Absolutnie nie zależy od żadnych idei. To jest właśnie odwrotnie. No, na gruncie tego, co Marx mówi, jest tak, że warunki życia są czymś pierwotnym, a idee są dopiero czymś wtórnym. No, przecież te idee, którymi my się posługujemy, nie mogłyby wystąpić w średniowieczu albo nawet w wieku XVII, a co dopiero u Kromaniończyka. No, idee są wtórne. Więc konkluzja profesora Wolniewicza, którą tysiąckrotnie wypowiadał, no to jest jakaś naiwność, która w ogóle w filozofii się nie powinna pojawiać, że my świat będziemy perswazją zmieniać. A prawie wszyscy chcą perswazją. Księża chcą perswazją, Freud na kanapie psychoanalitycznej chce zmieniać świat perswazją i perswazją. Perswazją się świata nie zmieni. No. Ja myślę, że jeżeli tak na to spojrzeć, a taka była intencja pana Marcina, wiem, bo rozmawialiśmy, żeby właśnie to pokazać, to czego się tu czepiać? Tak, no idee nie są samoistne, prawda? Tylko funkcjonują w ramach pewnej struktury. Ale panie profesorze, ja chciałem jeszcze do tego problemu, na który pan zwraca uwagę. Czy właśnie ten slajd, który pokazuje, że ta granica między marxizmem, jak profesor twierdził, teoretycznym i propagandowym jest rozmyta i że następuje przenikanie tych tez czysto ideologicznych i propagandowych, to właśnie nie jest tak, że to powoduje, że mamy problem z właśnie tą jasną identyfikacją celów marksizmu, bo można powiedzieć też tak, ze zdania opisowego, z pewnej tezy antropologicznej, że ludzie są z natury źli, albo przynajmniej bardziej miękko, że nie są z natury dobrzy, można powiedzieć, że celem takiej tezy jest utrzymanie władzy, utrzymanie całego systemu penitencjarnego, więziennego, policji i tak dalej. Tak? Czyli można zdanie czysto opisowe, które ma coś stwierdzać o świecie, potraktować instrumentalnie, że takie zdanie legitymizuje cały aparat presji wobec człowieka. No bo jeżeli on jest zły z natury, albo ma przynajmniej skłonność do zła, no to musi być policja, to musi być więzienie i nie możemy pozwolić po prostu na ludziom na robienie tego, czego chcą. I ktoś mógłby powiedzieć, no to jest jakaś ideologia, prawda? No bo tu się wygłasza jakieś stwierdzenie, a jednocześnie ono działa na rzecz utrzymania władzy aparatu represji. Ale przecież to jest po prostu teza metafizyczna, antropologiczna. Myślę, że tak samo jest u Marksa. On orzeka, przynajmniej w ramach tej diagnostycznej części, że on orzeka coś o świecie i tyle, i kropka. A to, że my temu chcemy nadać jakiś sens dodatkowy, że no, ale z takiego stwierdzenia to można wywnioskować, że należy robić to i tamto, to już jest jakby rzecz wtórna. Więc ja dlatego myślę, że to, w jaki sposób chociażby Krzysztof Karoń na to patrzył, że to jest, że to w gruncie rzeczy jest taki postmodernistyczny sposób widzenia sprawy. Tak? Gdzie się za każdą tezą stoi jakiś cel. Jest to, nie wiem, czy to jest właściwy sposób widzenia sprawy. Bardzo proszę. Może druga część. Proszę bardzo. Przepraszam, mam prośbę o mówienie głośniej, bo... Świata, to jest to przeżywanie świata, żeby się przenikać, jak już mamy świat, widzimy,
To jest sprawa niezwykle trudna, pan Marcin to sygnalizował, ale ona wróciła, bo pewnie musiała wrócić. Ona stanowiła przedmiot sporów i na gruncie marksizmu, póki był żywy i dominujący. No i do dzisiaj pewnie jest sprawą dyskusyjną. Jak rozumieć ten podział baza nadbudowa? No, myślę sobie, żeby tu nie wchodzić w gąszcz rozmaitych interpretacji, że dwa są takie ujęcia możliwe. Pierwsze chyba zgodne bardziej z myśleniem Karola Marksa, że to jest podział na sferę ludzkiego życia produktywną, produkcyjną i nieprodukcyjną. Nadbudowa to by była sfera nieprodukcyjna. Natomiast to wszystko, co na dole, tam w ramach bazy produkcyjnej. Natomiast druga interpretacja, która mnie się wydaje bardziej właściwa, to by był podział baza nadbudowa na sposoby działania i sposoby myślenia. Baza to by były sposoby działania, na przykład technologiczne, od tego się zaczyna, ale także jakieś finansowe i wszelkie inne, natomiast nadbudowa to by były sposoby myślenia. To rzecz skomplikowana, w każdym razie tak czy inaczej patrząc na sprawę, pewne obszary naszego życia lokowane są podwójnie, na przykład obyczajność. U Kanta występuje pod wyrażeniem prawo zwyczajowe. To samo co obyczajność w odróżnieniu od prawa pisanego. Więc ta obyczajność jest ulokowana w obrębie nadbudowy. No ale jest przecież oczywiste, że obyczajność jako spontaniczne ludzkie zachowania jest też elementem bazy. Stanowi o jakimś podłożu wszystkiego, prawda, czego dokonujemy. I podobnie jest z nauką. No proszę zauważyć, nauka się rozpada na to, co się potocznie określa naukami stosowanymi. Te nauki stosowane, to jest jakaś składowa technologii i to jest element bazy, umiejętności ludzkie. Że tam umiemy łupać i krzesać kamień, prawda? Albo produkować tyrystory i w ogóle półprzewodniki, umiejętności. To się mieści w bazie, a z drugiej strony nauka mieści się w nadbudowie i to na samym chyba wierzchu, bo ona przecież ma być czymś, co zastąpi fałszywą świadomość, to znaczy zastąpi magię, zastąpi religię i nauka byłaby jakimś szczytem, wierzchołkiem nadbudowy. Więc to tak wnikając w ten podział, okazuje się, że on jest bardzo skomplikowany. Ja myślę, że to też z tego wynika, że właśnie czasami baza jest odróżniona od nadbudowy, wskazując, że właśnie nadbudowa zależy czasowo od bazy, a czasami właśnie Marksa, właśnie teoria całkowicie jest wspólna działanie z teorią, teoria jest działanie, mówi się o teorii praktyki, o praktyce teoretycznej. I właściwie raz jest to odróżniane, ale tylko po to, żeby pokazać, że nadbudowa jest jakby wtórna w chronologii, a z drugiej strony jest cały czas to zlewane w jedność, to działanie związane z teorią, bo klasa robi to przez świadomość właśnie sama siebie, swojego celu i poprzez to, że działa, właśnie zmienia też świadomość społeczną, nie wtórnie powiedzmy. Czyli tu jest taki problem też. Ale bardzo ciekawe był wątek tej demokracji też na tym wykładzie właśnie, bo Niemiec uważał właśnie, że według mnie właśnie można by zrobić taki osobny artykuł właśnie o zmieniu właśnie demokracji przez profesora Wołomienicza, bo według mnie profesor Wołomienicz wkładał nacisk na demokrację państwową właśnie, czyli ten rozdział władzy świeckiej i duchowej, a dla marksizmu właśnie pierwotna była demokracja ekonomiczna, która dopiero była warunkiem właściwie działania demokracji politycznej. Czyli najważniejsze jest właściwie to, co się dzieje w zakładach pracy, czy w zakładach pracy istnieje taka demokracja ekonomiczna. Profesor Wołomienicz idzie tu akurat takim klasycznym, moim zdaniem, liberalnym myśleniem, że demokracja wykluła się tak naprawdę na zasadzie konfliktu władzy duchowej właśnie świeckiej. I tu bym widział tak największą różnicę właśnie też pomiędzy marksizmem, a profesorem Wołomienicz chrześcijaństwem. Chodzi o inną demokrację. No to przypominam sobie słowa potwierdzające to, co pan mówi, samego profesora Wołomienicza odnośnie zbrodni katyńskiej. Ona została dokonana demokratycznie.
Wszyscy członkowie biura politycznego podpisali dokumenty, nie tylko Józef Stalin, wszyscy. To jest oczywiście z naszego punktu widzenia, to jest parawan demokracji. No, na tej samej zasadzie, jak my w tej chwili moglibyśmy większością przegłosować, żeby mniejszość rozstrzelać, prawda? No, też by było demokratyczne, ale to jest właśnie ta demokracja bez Boga, o której tutaj pan Marcin. Bardzo proszę. Pan Stanisławek, bardzo proszę. Ludzie młodzi życie zaczynają od walki, a kończą jako starzy na teoretyzowanie. A u profesora Boniewicza byłoby odwrotnie. Z tego, co pan kolega Pasierski mówił, w młodości od ideologii uciekł w teoretyzowanie, zajmował się abstrakcją Hegla, abstrakcją marxistów, a pod koniec życia zaczął walczyć. Nawet do parlamentu kandydował. Stawili go na jakimś bezradnego szacunku. Ci z tyłu gdzieś na liście. No ale zajął się, ideologizował. I film przedstawia profesora Boniewicza jako raczej ideologa, a nie teoretyka. I tutaj czytam w punkcie pierwszym tezę na dzisiejsze spotkanie. Można powiedzieć, że był chrześcijańskim marksistą. No, obie te przydawki w oczach Polaka, znaczy wielu Polaków go kompromitują. Marksizm miałby u wszystkich, a chrześcijański co najmniej u połowy, więc i film niestety idzie w tym kierunku. Nie przedstawia Boniewicza jako teoretyka i myśliciela, bo on nim był przez większość życia, tylko przedstawia go jako przywódcę prawie politycznego. I żeby nie było tak, że ten film teraz ma być pokazywany w kraju, że przyjdzie się raczej wybierać znajomości z profesorem Boniewiczem, a nie jak do tej pory się ją wszystkie. No ma obaw, nie ma obaw. Ten film tak wygląda, jak wygląda, no z tego powodu, że był adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. No przecież jest oczywiste, że gdyby on był robiony na nasze potrzeby, no to miałby charakter intelektualny i sięgałby do głębokich idei. A skoro adresowany do Polaków, no to słusznie chyba, nie wymagajmy od Polaków znajomości Arystotelesa, prawda, i nawet doktryny rzymskiego kościoła katolickiego. Tak myślę. Znaczy tym się różni profesor od ideologów, właśnie mnie to słowo tutaj zupełnie nie pasuje, bo ideolog nie ma teoretycznego zaplecza, a Wolniewicz zawsze miał. Jak powiedział 5 słów, to wiadomo było, że 500 jest z tyłu jeszcze do wygłoszenia. Nigdy nie rzucał słów na wiatr w tym sensie, żeby nie było zaplecza teoretycznego. I ja myślę, że w tym sensie ten film nie jest przekłamany, że tam, broń Boże, nie daje się do zrozumienia, że to jest jakiś bard, który porywa masy, prawda, atrakcyjnością swoich słów, jak to bardzo często bywa. No. Przecież mówi się w filmie i o Wittgensteinie, i o uniwersytecie, i o Elsenbergu, i o całym tym zapleczu kulturowym, duchowym, które było w sercu i w głowie Wolniewicza. Także tu bym się nie zgadzał. Poza tym ja myślę, że też ten film realizuje pewien postulat profesora Wolniewicza dotyczący tego, czym jest filozofia. Że to są po prostu pewne zdania o świecie, które są ociosane tylko przez logikę. I tam profesor Wolniewicz właśnie takie tezy bardzo ogólne o świecie stawia, ale takie, które są właśnie przez szerokiego odbiorcę możliwe do zrozumienia i do przetworzenia intelektualnie, że rzeczywiście tak jest. Więc no, cel tego filmu taki był, żeby on właśnie, jak ma być emitowany w telewizji Trwam, ale też być może w telewizji polskiej, prawda, no to że
żeby po prostu jak najwięcej ludzi z sylwetką Wolniewicza się zapoznało i być może sięgnęło głębiej. Ja też myślę, że w tym filmie zostało jakby ucieleśnione coś, na co profesor kładł wielki nacisk, mianowicie na rolę filozofii, że ona powinna się zajmować życiem, z życia wyrastać i do życia wracać, być adresowana do ludzi. No, Wolniewicz w końcu uważał, że filozofia to jest jakieś znamie człowieczeństwa, to jest coś niezbywalnego, przysługującego wszystkim ludziom w rozmaitym tylko stopniu, w rozmaitym zakresie, ale wszystkim. I on się tutaj, właśnie to w tym filmie jest, myślę, prawdziwe, niepowątpiewalne, no, że ten profesor Wolniewicz to nie jest taki profesor, jak to zwykle się widuje profesora w murach uniwersytetu, który gada tylko ze swoimi kolegami, bo nikt inny go nie zrozumie, pisze artykuł dla swoich przyjaciół, bo nikt inny nie zrozumie tego artykułu, że to jest ktoś zamknięty w wieży z kości słoniowej. No, Wolniewicz nie był w wieży zamknięty. Jak już wlazł na wieżę, to była Jasna Góra. No, to jest ogromna różnica. Bardzo proszę. Proszę. Tylko poproszę o głośne mówienie, bo... Sześć artykułów, które profesor Wolniewicz podrzucił w kontekście chrześcijaństwa, pan powiedział, że za bardzo wiemy, jakie to jest sześć artykułów, które... Nie, nie mogę już zaraz nie przytoczyć. No może. Wydaje się, że z myśli profesora Wolniewicza może mógł sobie to wydrukować, że to są te, które przejawiają się w naszym życiu do czystych materialnych władz społecznych, czyli to, co wiara zadawała. Zaraz zacytujemy. Zaraz zacytujemy i później, proszę Państwa, zrobimy przerwę, żebyśmy się zmieścili w tym przedziale. Jest to ciekawe, czy te sześci się mogą ostać. Ja już je zacytuję, bo rzeczywiście to było nieeleganckie, że ja tylko tak wspomniałem i później porzuciłem temat. Wcześniej musi Pan. Tak, tak, to są, tutaj mamy wszystkie wymienione. Czyli tak, odrzucony jest... Bóg Wszechmogący. Bo profesor bierze 12 punktów credo, czy jak tam się to nazywa, plenum, prawda, czyli tej pełni wyznania wiary chrześcijańskiej, 12 punktów, 6 przyjmuje, no i teraz wymieniamy te, które przyjmuje. Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus nasz Pan, to jest 2, później jest poczęcie z Ducha Świętego, 3, męka i ukrzyżowanie, 4 i te końcowe tutaj... Duch Święty 5 i 6 Kościół powszechny i obcowanie święty 6. I teraz co jest ważne, profesor mówi, te 6 podanych tutaj literalnie da się racjonalnie interpretować. I jeszcze tu jest, przepraszam, precyzacja tego, no bo można zapytać, no dobrze, czyli akceptuje artykuł pierwszy, Bóg Wszechmogący, ale precyzuje, że nie chodzi tu o opatrzność. Czyli profesor nie wierzy w opatrzność. No ale to ogólnie powiedziałem, że tak. Te 6 punktów, które mogą brzmieć no jakoś szaleńczo dla niektórych uszu, to profesor powiada, je się da racjonalistycznie wyłożyć, zinterpretować. Natomiast tych, które on odrzuca, nijak się nie da racjonalistycznie zinterpretować, na przykład życia wiecznego. Nie. A Ducha Świętego jak zinterpretować? Czy profesor Wolniewicz gdzieś interpretował? A nie było to właśnie na sposób heglowski rozumienie jako pewnego ducha dziejów? To dłuższa znowu dyskusja na ten temat. No nie było żadnej wykładni w sensie rozprawy o Duchu Świętym. To nie było. Natomiast w tylu miejscach używał profesor tego tradycyjnego wyrażenia, a to Duch Święty odstępuje od Kościoła współczesnego. No to każdy z Państwa słyszał. I różne podobne. No to można by było to rozumieć, ja przepraszam, z marszu tak ad hoc próbuję, że Duch Święty rozumiany jest jako jakieś dobroczynne działanie procesów społecznych.
Tam, gdzie procesy społeczne jakoś dobroczynnie działają, no to można mówić, prawda, językiem tradycyjnym czy językiem teologii o Duchu Świętym. Na przykład jakieś procesy wpłyną na episkopat albo na Watykan, że zacznie się zachowywać inaczej niż się zachowuje, lepiej, prawda, rozsądniej, no to wtedy można mówić o Duchu Świętym. No, tak to profesor rozumiał. Może panowie jeszcze swoje. Profesor pisze dziś wprost, że światło Ducha Świętego to jest światło logiczne, to jest to, co się przez język, przez myślenie intuicyjne w człowieku, to jest działanie Ducha Świętego. No tak, tylko to powiedziane tak najogólniej, prawda? Ale w tę stronę mam powiedzieć, że właśnie Duch Święty jest obecny przez logikę, która nie jest intuicyjna, to jest język budowany. Proszę Państwa, troszeczkę nam się przesunęło, jest 13.12, robimy pół godziny przerwy. Mniej? Do wpół, dobrze. Do wpół do drugiej robimy przerwę. Ten referat, który Państwo usłyszą, może dla kogoś zabrzmieć paradoksalnie, a dla kogoś może on zabrzmieć wręcz niestosownie, bo będę z katedry uniwersyteckiej krytykował uniwersytet. Ale nie ma w tym nic specjalnie dziwnego, w każdym razie nie ma nic dziwniejszego niż chociażby w krytykowaniu Polski w czasach zaborów. Tak robili na przykład nasi poeci. I jest to dla nas całkowicie zrozumiałe, dlatego zacytuję wielkiego Norwida, znanym Państwu w uwierszu. Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, czy ten, co mówić o tym nie pozwala? Tytuł referatu Dwa modele uniwersytetu. Rzecz jest w ogromnym stopniu znana, no ale w pewnej mierze sprawa jest tajemnicza. Ja tutaj chcę spróbować odsłonić właśnie tę część tajemniczą, o której specjalnie się nie mówi. Te dwa modele, tak najoględniej rzecz ujmując, to uniwersytet klasyczny i uniwersytet nowoczesny. Nowoczesny. Taki podział terminologiczny w literaturze funkcjonuje najczęściej. On jest, jak Państwo widzicie, czysto opisowy. Natomiast gdyby to jakoś normatywnie spróbować ująć, to też w literaturze się pojawia. No to ten klasyczny byłby twórczy w przeciwieństwie do tego nowoczesnego, który jest merkantylny. To już byłoby ujęcie merytoryczne i normatywne. Merkantylny to znaczy od interesu. Na temat Uniwersytetu Klasycznego literatura jest potężna, nie sposób tutaj nawet przytaczać, bo to chyba strata czasu. Ja się odwołuję do kilku autorów, na przykład do profesora Jana Szmyta, który w 16 roku taki artykuł popełnił i wydrukował w Uniwersytecie, w którym krytyce poddaje ten Uniwersytet Nowoczesny. Także zapoznałem się z artykułem starszym jeszcze, bodaj z 2007 roku, arcybiskupa Pielgusa, gdzie jest o tym samym. No i nie muszę mówić, że mnóstwo na ten temat można przeczytać u Bogusława Wolniewicza. Najwięcej chyba w tym tomie z dydaktyki ogólnej, gdzie tam jest mowa o funkcjach uniwersytetu. Ten uniwersytet klasyczny ma 1000 lat. No tak się przyjmuje, że pierwszy uniwersytet to boloński, 1088 rok, no to byłoby prawie 1000 lat. Były oczywiście szkoły klasztorne, no tutaj jakaś tradycja płynnie przechodziła od Akademii Platońskiej, ale także od rozmaitych tego typu instytucji, które zbudowali Chińczycy, Hindusi, Arabowie. No, ale przyjmuje się, że ten europejski, zachodni uniwersytet ma 1000 lat.
niewiele młodsza od bolońskiego Sorbona, 1100, Oxford 1167, więc 1000 lat. Natomiast ten ma 100 lat. I od 100 lat toczą się dyskusje o tych dwóch modelach uniwersytetu. Więcej, no o przechodzeniu od uniwersytetu klasycznego do uniwersytetu nowoczesnego, czy tego merkantylnego. Ten klasyczny, można powiedzieć tak skrótowo, on stał na dwóch ideach. Po pierwsze, nieograniczonej dostępności dla ludzi predysponowanych. Tutaj podkreślam słowo predysponowanych. I druga idea na samoistnej wartości studiów. To nie były w żadnej mierze warsztaty, które miały czemukolwiek służyć praktycznemu. To miało być dla samej prawdy studiowania. Tutaj już jest inaczej, w zakresie tej nieograniczonej dostępności, no bo szkoły klasztorne były dla duchownych, natomiast ten Uniwersytet Boloński, który przyjmuje się jako pierwszy, no był już uczelnią powszechną, przyjmującą ludzi świeckich. Więc to jest sprawa pierwsza. I teraz w literaturze, no, można znaleźć ogrom wypowiedzi, choćby właśnie profesorów Schmidta czy arcybiskupa Wielbusa, no, poddających krytyce Uniwersytet Nowoczesny, ten, w którym my się znajdujemy i który od 100 lat jakoś jest budowany. To oczywiście stopniowo miało miejsce przechodzenie tego klasycznego do tego współczesnego czy nowoczesnego. Może coś zacytuję, żeby nie być tutaj gołosłownym. W uniwersytecie tym klasycznym był obecny duch, co polegało na niezachwianym pragnieniu studentów pozyskiwania wiedzy od wybranych przez siebie mistrzów. Czy we współczesnym coś takiego jest? Profesor Schmidt w to wątpi. Z drugiej strony czytamy, no, ten duch polegał na wpajaniu młodzieży bezkompromisowego służenia prawdzie obiektywnej. To też jest coś, co jakby zostało zatracone. Duch tkwił w więzi mistrz-uczeń. Taki model uniwersytetu usabiali u nas jeszcze Kotarniński i Tatarkiewicz. I to było odczuwane w latach 80. To było siebie, kiedy ja studia zaczynałem. No to przede wszystkim na uniwersytecie student stykał się z mistrzem. Ich była cała gama, można powiedzieć, kolokwialnie do wyboru do koloru, więc jedni szli do Augustynka, drudzy szli do Wolniewicza, trzeci do Pelca, jeszcze inni do Przełęckiego, ale no nie można było inaczej. To było jakby uniwersytet, to byli mistrzowie i to właśnie jest jakiś rys charakterystyczny tego klasycznego. Natomiast no, czytamy w literaturze i tego jest naprawdę multum słów krytycznych odnośnie Uniwersytetu Nowoczesnego, że w nim nie ma ducha, że jest bezduszny, stale obniża poziom nauczania, przygotowuje jedynie, ale za to masowo, zasoby ludzkie na rynek pracy. Ducha zabija w Uniwersytecie Współczesnym bezwzględny ekonomizm, ofensywny biurokratyzm, centralistyczny polityzm, nadmierne administrowanie, rygorystyczny rachunek ekonomiczny oraz ponowoczesny technologiczny mit pedagogiczny. Toczą uniwersytet dwie groźne choroby, grantoza i punktoza. I tak by, proszę Państwa, można było krytykować przez dwie godziny pewnie, jeżeli nie dłużej, posługując się tego typu cytatami. Tylko do niczego to nie prowadzi. Należałoby się zastanowić nad słowami wielkiego rosyjskiego, radzieckiego genetyka, który zresztą skończył w Gułagu, Mikołaja Wawiłowa. To słowa, które przytacza profesor Wolniewicz, bo mu się wydawały idealnie pasujące do współczesności. W nauce następuje dobór ludzi bez genu przyzwoitości.
Otóż tam następował w Rosji Radzieckiej no, ze względu na gułag, a my mamy sytuację trudniejszą, w tym sensie bardziej nieprzejrzystą i tajemniczą, bo nie ma gułagów, a ten mechanizm jest podobny. Następuje, jeszcze raz przeczytam, dobór ludzi bez genu przyzwoitości. No i teraz należałoby się zastanowić nad przyczynami. Tu sprawa jest złożona. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, myślę, że ewidentna, bezsporna, że ta transformacja, przechodzenie od modelu klasycznego do uniwersytetu merkantylnego, no jest wynikiem pewnych obiektywnych procesów, które w świecie zachodzą, przede wszystkim rozwój technologii. Rozwój technologii, automatyzacja, cyfryzacja i wszystko to, z czym mamy na co dzień do czynienia, no to są procesy przecież przez nikogo nie zaplanowane. One się toczą w sposób niezależny. Lem to mówił tysiąckrotnie i Wolniewicz powtarzał za Lemem. Technologia jest zmienną, niezależną cywilizacją. To się samo toczy. Natomiast ten rozwój technologiczny, no przekłada się na nieuchronne zmiany w ludzkiej mentalności, w ludzkiej obyczajności. Więc bym powiedział, że to jest przyczyna główna. Przyczyna główna transformacji technologii. Jej rozwój, jej ekspansja i tak dalej, i tak dalej. No ale to by była przyczyna odległa. To by była przyczyna zasadnicza, ale odległa to jest jakiś warunek konieczny, prawda, który tłumaczy tę transformację, ale niewystarczający. No, można by było rozmaitymi środkami zaradczymi utrzymać ten uniwersytet klasyczny. Moja teza jest taka, na koniec może jeszcze raz ją powiem, ale chcę na wstępie ją tutaj zasygnalizować, no, że uniwersytet klasyczny umarł. W sensie dosłownym. To znaczy, że mamy do czynienia tylko z tym drugim, który będę tutaj za chwilę charakteryzował. Jest to stan nieodwracalny. No, przy pewnych założeniach mógłby być odwracalny, ale na to się nie zanosi. Mniejsza o to. No i jeszcze jedna uwaga, że umarł, to dotyczy przede wszystkim humanistyki. Chciałbym, żeby to było wyraźnie powiedziane, że istnieją na tej planecie postoje uniwersytetu klasycznego. W obrębie najlepszych na świecie uniwersytetów, niepaństwowych, pewnie głównie amerykańskich, i w obrębie nauk ścisłych. Po prostu inaczej być nie może, bo technologia by się nie mogła obyć bez takich uniwersytetów w zakresie nauk ścisłych. Natomiast humanistyka, nauki społeczne, wszystkie jakieś przybudówki, to mieściłyby się tutaj. Jeszcze jedna uwaga. No, te procesy, o których tutaj będę mówił, no nie są tożsame z czymś, co się też w literaturze często opisuje, mianowicie kryzysem uniwersytetu. No, uniwersytet był w kryzysie zawsze, tak jak społeczeństwo jest w kryzysie zawsze. O tym na przykład pięknie pisał w wieku XIX, 200 lat temu, Arthur Schopenhauer, odnośnie uniwersytetów niemieckich. No, pisał o ogromnym wpływie państwa, o presji państwa na uniwersytet, o ograniczaniu wolności. No i od Schopenhauera pochodzą te cudowne słowa, które profesor Wolniewicz też przytaczał, że są ludzie żyjący filozofią i są ludzie żyjący z filozofii. I to można rozciągnąć na cały obszar działalności akademickiej i powiedzieć, no są ludzie żyjący nauką, na przykład fizyką teoretyczną, a są ludzie żyjący z nauki, czyli na przykład z fizyki. Otóż tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem tego rodzaju, że no, uniwersytet klasyczny wykroczył z tej fazy permanentnego kryzysu i wszedł w obszar
nowoczesności, który by się charakteryzował no, przewagą tych, którzy żyją z nauki, miażdżącą przewagą. To broń Boże też nie znaczy, że nie ma przyzwoitych ludzi na uniwersytecie, bo ja to Wawiłowa zacytowałem. Chodzi o to, że się pleni ten gen nieprzyzwoitości, natomiast broń Boże nie znaczy, że nie ma ludzi wspaniałych na uniwersytetach, oni tylko nie mają nic do powiedzenia. Tak to wygląda. No więc ten uniwersytet klasyczny, to pozwolę sobie jeszcze na ostatnią rzecz i skończę z tym nawiązywaniem do literatury, to universitas, taka charakterystyka potrójna. Po pierwsze universitas magistrorum et scholarum, no, co należy rozumieć jako ogół nauczycieli i uczniów, ale w tym sensie, że oni są właśnie jedni i drudzy predysponowani do tego, żeby rolę nauczyciela pełnić, trzeba być predysponowanym, trzeba mieć predyspozycję i wrodzone, i też na pewno to samo w obrębie uczniów. To jest pierwsza rzecz, która nie pasuje do tego nowoczesnego, chociaż tak jak się po łacinie przeczyta te wyrażenia, no to niby wszystko się zgadza i pięknie i pasuje. Druga charakterystyka, że ten klasyczny uniwersytet był universitas scientiarum et scholarum, czyli wspólnota nauk i uczonych. Universitas już skrótem napisze scientiarum, czyli wspólnota nauk et scholarum i uczonych. Otóż nie chodzi tu o to, że to wspólnota wszystkich ze wszystkim i że ci nauczyciele tworzyli wspólnotę. Chodziło tu o to, że każdy indywidualny z tych nauczycieli był w jakiejś więzi zasadniczej z nauką. Wspólnota nauki i uczonych, więź z prawdą. I tyle o to chodzi. Każdy uczony jakąś więzią z prawdą był, tą prawdą obiektywnie rozumianą łączą. I ostatnie, trzecie to officina humanitas. Uniwersytet to jest officina humanitas, humanitatis. Humanitatis, co znaczy, że uniwersytet jest warsztatem człowieczeństwa. O tym mówił profesor Wolniewicz, pisał tam w tym swoim tekście głównym o dydaktyce, że uniwersytet to jest takie miejsce, które wprowadza swoich studentów w kulturę wyższą, w obszar kultury wyższej. I mówi już konkretnie profesor Wolniewicz, od uniwersytetu nigdy się nie wymagało i wymagać nie można, żeby produkował geniuszów samych, ale zrozumieć geniuszy. Uniwersytet to jest takie miejsce, gdzie wszyscy, począwszy od profesorów, a skończywszy na studentach pierwszego roku, mają rozumieć, że Newton to był geniusz. I mają rozumieć, że Adam Mickiewicz to był geniusz. I odróżniać geniusza od jakiegoś tam byle kogo, prawda? Więc wracam do rzeczy. Jeżeli tak to sobie pięknie zapiszemy po łacinie, no to pasuje to jak kula, bo na wszystkich drzwiach możemy to tutaj wydrukować i wszyscy się będą cieszyć. Natomiast w istocie rzecz wygląda tak, że te charakterystyki nie są spełnione. Więc ja zastanawiałem się, proszę Państwa, na czym polega w istocie to przejście. Doszedłem do wniosku, że polega ono, no, wniosek nie jest może oryginalny, jakoś tam na poły oryginalne ma być to, co tutaj przedstawię konkretnie, że po prostu uległ zmianie, diametralnej zmianie mechanizm funkcjonowania uniwersytetu. To zostało wymuszone, nie musiało to nastąpić, ale nastąpiło z takiego powodu, że wielu ludziom to było na rękę. To
jest tak, że jeżeli się zbliża burza, no to nie mamy wpływu, prawda, na uwarunkowania pogodowe, to jest jakaś przyczyna obiektywna burza, no ale jak jest burza, to się trzeba chronić przed deszczem, bo się nikt nie chronił. Niektórym ludziom to było na rękę, żeby ta burza przyszła do nich. I ona zmieniła strukturę. Struktura uniwersytetu, tutaj będzie tego klasycznego, a tutaj będzie uniwersytet klasyczny, uniwersytet nowoczesny. Jak wyglądała jedna i druga? Otóż biorę sobie wycinek uniwersytetu, ale jakiś taki organiczny i reprezentatywny, jakim zawsze był wydział. Wydział Uniwersytetu. Wydział Uniwersytetu. Otóż wydział miał strukturę taką, o czym już tutaj nadmieniałem, że się składał z lokalnych społeczności zanurzonych w tym wydziale, no, które miały charakter wspólny. Wspólnota 1, nazwijmy ją stoicy. Stoicy. Wspólnota 2, nazwijmy ją platonczycy. Wspólnota 3, nazwijmy ją epikurejczycy. Wspólnota 4, nazwijmy ją arystotelicy. Te wspólnoty zawiązywały się spontanicznie, nikt ich nie konstruował, one wyrastały jak grzyby po deszczu, no, wokół autorytetów. W każdym takim zbiorowisku była osoba centralna, to były autorytety, można je nazwać herezjarchami. Jak wszedłem w 1985 roku, powtarzam, na ten wydział Instytut wówczas Filozofii, no to było iluś takich herezjarchów, Przełęcki, Augustynek, Wolniewicz, Pels, Alejtuczyński i Sikora, i było ich, prawda, co niemiara. No i to były wspólnoty, to były wspólnoty. Między nimi zachodziły interakcje we wszystkie tutaj możliwe strony, w sensie jakiejś naukowej konkurencji. Znaczy one rywalizowały ze sobą. Ale czym rywalizowały ze sobą? Twórczością. Ci epikurejczycy drukowali w renomowanych pismach artykuły, twórczość, czy może dzieło. A ci arystotelicy, no, organizowali konferencje, na które przyjeżdżała elita naukowa, więc jakieś tam dzieła, tak samo tu, tak samo. To jest pierwsza rzecz. Natomiast rzeczą fundamentalną było to, że te często nawet zwaśnione stronnictwa, wspólnoty, no, uznawały pewien konsensus, wypracowywały konsensus i ten konsensus trwał przez 1000 lat. Co do zasady ogólnej, mianowicie wzajemnego współistnienia. Czytałem tutaj z tekstu profesora Schmidta o duchu uniwersytetu, więc ten duch wydziału, prawda? Duch wydziału, pan Stanisławek zaraz mnie zapyta, co to jest duch wydziału. Nie będę na razie precyzował, ale taki duch wydziału był żywy i on powodował, że wydział wyłaniał z siebie radę wydziału i wyłaniał z siebie dziekana. To nie były osoby przypadkowe, to były osoby, które, mówiąc kolokwialnie, wszystkim pasują, prawda? No, rada wydziału to byli samodzielni, no musieli być, to było najkonieczne, ale w ramach tej rady wydziału, no, którzy byli, stanowili, prawda, starszyznę jakby całości, to byli ludzie wybitni, no i dziekan to też musiała być osoba nie byle jaka, no bo proszę zauważyć, tutaj mamy ten zewnętrzny element, który stanowi, no, władza duchowa i władza świecka, nazwijmy ją skrótowo państwo plus kościół, która wywiera presję na uniwersytet. Zawsze wywierała, prawda? No, dawała pieniądze, ale i czegoś żądała. No i teraz rada wydziału i dziekan
musieli na to reagować, na tę presję. Więc na tym polega autonomia uniwersytetu. No to osobny rozdział, w którym można było autonomii mówić, ale myślę, że fundament autonomii polegał na tym, że Rada Wydziału i Dziekan w imieniu całości opierał się presji miażdżącej no, władz, zarówno duchowej, jak i świeckiej. Dziekan odwagą. Ale ta odwaga nie brała się znikąd. To nie była tylko jego odwaga osobista, bo ona miała wsparcie całości, a przede wszystkim Rady Wydziału, która działała, jak to się określa, cichym sprzeciwem. Cichy sprzeciw brzmi dziwnie, może po prostu tajne głosowanie. No, tajne głosowanie na Radzie Wydziału to jest ten cichy sprzeciw. Minister coś każe, a Rada Wydziału to odrzuca cichym sprzeciwem, czyli przez tajne głosowanie. Na przykład minister każe wyrzucić profesora Jasińskiego, a Rada Wydziału blokuje wyrzucenie profesora Jasińskiego. Tak to funkcjonowało przez 1000 lat. Zwracam uwagę, mogę tutaj napisać, bo to jest ważne, że ten tradycyjny, czy klasyczny uniwersytet to było stowarzyszenie wspólnot. To znaczy rzeczą elementarną były te spontaniczne wspólnoty, które się zawiązywały na każdym wydziale, z tego co mi wiadomo, tak samo na wydziale fizyki i na innych wydziałach były frakcje, byli mistrzowie, wokół których gromadzili się studenci. Ci studenci się gromadzili w sposób wolny. Nie było absolutnie żadnych nacisków czy presji, czy ja mam iść do Wolniewicza, czy do Augustynka. To tylko i wyłącznie zależało od tego. Natomiast Wolniewicz i Augustynek robili co chcieli. Na tym autonomia uniwersytetu polegała, bo umożliwiał im to konsensus. Wszyscy wiedzieli, chociaż się kłócą między sobą, zwaśnieni są, prezentują inne drogi dochodzenia do prawdy. No bo ja tutaj wpisałem tak, żeby było bezproblemowo stoików i platończyków, ale no to byli fenomenolodzy, ingardenowcy, prawda, to byli twardowszczycy od szkoły włosko-warszawskiej, to byli tam jacyś wittgensteinowcy, freudyści, no można by tutaj wstawić rozmaite nazwy współczesne w to miejsce. Więc oni się między sobą różnili, oni konkurowali, natomiast zgadzali się co do tego konsensusu, że taki stan rzeczy należy utrzymać. Bo zdawano sobie sprawę, że jeżeli te trzy frakcje rzucą się na tą, to kiedyś ją pożrą, to w przyszłości może być odwrotnie. Chodziło o to, żeby tutaj pewna równowaga została zachowana. No i dzięki takiej bardzo napiętej wewnętrznej sytuacji, no, mieliśmy do czynienia z pewnym, bo nie już używa tego zwrotu, homeostatem. To był pewien homeostat, który utrzymywał w równowadze. Schopenhauer oczywiście może mówić, że tutaj ta presja pieniądza na przykład, albo kościoła katolickiego była miażdżąca, no, ale uniwersytet jakoś obronną ręką z tego wychodził, właśnie przez tą strukturę wewnętrzną. To zostało zmienione i teraz będzie Uniwersytet Nowoczesny, który nie jest już stowarzyszeniem wspólnot. Ja tutaj stosuję bez możliwości już tego definiowania i omawiania rozróżnienie Ferdynanda Denisa. Grupy społeczne można podzielić na dwa rodzaje, na stowarzyszenia, które deklarują jakieś cele na transparentach i na wspólnoty, które nic nie deklarują, ale są powiązane wewnętrznie, spontanicznie. Prawda? Więc teraz Uniwersytet Nowoczesny to będzie coś innego. To jest stowarzyszenie stowarzyszeń. Składa się może podobnie nieco jak tamten klasyczny z rozmaitych frakcji, tylko że jest tutaj nie ma wspólnot. Zaraz o tym jeszcze będę mówił, tylko są stowarzyszenia i jest stowarzyszenie główne, stowarzyszenie hegemoniczne. I są te stowarzyszenia satelickie,
tak bym je nazwał, no, które sobie tutaj można znowuż tam rozmaicie ponazywać. Niech to będzie Platończycy, a to niech będzie Stoicy, Epikurejczycy i Arystotelicy. Dziekan i Rada Wydziału zostają zawłaszczone przez to Stowarzyszenie Hegemoniczne. Dziekan i Rada Wydziału, te dwie zasadnicze instytucje są tu. Nie reprezentują całości. Te stowarzyszenia satelickie, no one pełnią rolę wasali. Chociaż nominalnie one się mogą bardzo odróżniać, bo na przykład to hegemoniczne może być stowarzyszeniem empirystów, a to może być heideggerystów, prawda, a to freudystów. W każdym razie ci wszyscy nominalnie odmienni, jak jeden mąż słuchają się hegemona, no a hegemon ma swojego hegemona. Państwo z Kościół w zasadzie tutaj wyłoniło się coś nowego, czego nie było w wieku jeszcze XIX, jakaś jednorodna europejska, na przykład biurokracja. No i jest wybierana ta presja, tak jak była, tylko że ona już ma ewidentny charakter kija i marchewki. No marchewka idzie strumieniami. Miliony złotych. Granty, doktoraty, za wszystko się płaci, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta odpowiedź, która jest ze strony dziekana i ze strony Rady Wydziału, no to ona w zasadzie polega na transmisji punktów. Na niczym innym. Tutaj się odbywa takie ukułem wyrażenie transmisja punktów. Władze centralne życzą sobie punktów. Te władze centralne, one oczywiście są stopniowalne, bo tutaj w naszych warunkach mamy ministerstwo, które jakby sprawuje pieczę nad uniwersytetami, no a ministerstwo podporządkowuje się, choćby dostosowując traktaty, ustawy do biurokracji europejskiej. No więc tu są różne stopnie. Tutaj biurokracja wkradła się w obszar Wydziału i została rozbudowana do niebotycznych rozmiarów. No, została w zasadzie odjęta autonomia Uniwersytetu, można powiedzieć, w ciągu kilku ostatnich lat ustawowo czy prawniczo. Mianowicie został pozbawiony wszelkich ruchów promotor, co było jakby ostatnim krokiem dopełniającym tę trwającą parę dziesiąt lat transformację. Bo ta transformacja polegała na tym, proszę Państwa, że zaraz to przeczytam, to następowało stopniowo. Wrócę za chwilę do tej autonomii. Proces przechodzenia był kilkudziesięcioletni, to był koń trojański, to znaczy trudno powiedzieć, że sobie ktokolwiek z tego zdawał sprawę w sensie planowania tego. Takie coś się działo. Po pierwsze biurokratycznie reglamentowane gratyfikacje. Profesor Wolniewicz napisał, to się pojawiło za czasów Gierka. Znaczy za czasów Gierka się pojawiło na przykład płacenie za doktorat promotorowi. Wolniewicz pisze, jak to? Przecież to powinno należeć do moich obowiązków. Skoro jestem nauczycielem akademickim, no to mam obowiązek wypromować doktora, a dlaczego mi jeszcze za to płacić? Dzisiaj się płaci za wszystko, za uczestnictwo w komisjach, za cokolwiek, więc biurokratyczne reglamentowane gratyfikacje, no one sprawiły demoralizację ekonomiczną na uniwersytecie, czyli robienie pieniędzy. Dzisiaj to już przybrało formy demoniczne, prawda? Te granty, niektóre, no to zrozumiałe, że na Wydziale Nauk Ścisłych, na przykład fizyki, te granty to są w ogóle bezprzenośne niebotyczne. Tam wchodzą w grę jakieś urządzenia techniczne i tak dalej, które są bardzo kosztowne. Drugi element tego procesu, który trwał kilkadziesiąt lat, to jest nasycanie uniwersytetów lewacką ideologią, to znaczy ideologią równości, po to, żeby jakoś zniwelować, a w końcu w ogóle zlikwidować te kategorie mistrza. No jak?
jak tutaj, prawda, bić czołem przed mistrzem, skoro jesteśmy równi. No i autorytety zostały uznane w końcu, to trwało wiele lat, no zostały zrównane, o tym też profesor Wolniewicz pisał, że autorytet zaczął być rozumiany jak autorytaryzm, prawda, i sekciarstwo jakieś, albo kolesiostwo. I to zostało wyeliminowane, sekciarstwo i autorytaryzm i kolesiostwo, tych wspólnot zawiązanych spontanicznie wokół heryzjaków, to zostało zlikwidowane i zastąpione czymś obiektywnym przez specjalistów. Ci specjaliści są powoływani w ramach komisji, niezliczonych komisji, no, które składając się z specjalistów, oczywiście obiektywnie rozstrzygają sprawy. No, każdy rozumie, że te komisje to nic innego, tylko biurokracja. Biurokracja najniższego szczebla, bo ten szczebel Rady Wydziału i dziekana to jest szczebel średni, ten zewnętrzny to był szczebel wyższy, który też się tutaj dzieli. Natomiast komisje, których tutaj nie wrysowałem, no to byłby ten szczebel urzędniczy najniższy, no na który zostały scedowane obowiązki wcześniejsze Rady Wydziału. To się wiąże, proszę Państwa, z następnym punktem procesu dziejowego trwającego parędziesiąt lat, jakim było umasowienie. Nie wiem, czy Państwo sobie z tego zdajecie sprawę, ja sobie nie zdawałem, szczerze mówiąc, ale sięgnąłem do liczb i do statystyk. No, od II wojny światowej, od czasów przed II wojną światową do dnia dzisiejszego średnio tak najoględniej, licząc uniwersytet, się rozrósł 50%. Czyli liczba studentów, na przykład w Niemczech, to było szybciej osiągnięte, bo to już w latach 50., 60. były te liczby w Niemczech takie, u nas później, no ale mamy 50-krotnie większe uniwersytety. No z tym się wiąże egalitaryzm, umasowienie. No i to jest coś, co sprawiło, jako przyczyna obiektywna, niech Państwo zauważą, że Rada Wydziału musiała scedować część własnych obowiązków na tę komisję, bo po prostu stawała się niewydolna. No jak Rada Wydziału złożona, no u nas jest potężna na Wydziale Filozofii, co niektórzy mówią jest kuriozalne nawet w skali świata, żeby na Wydziale Filozofii było tam 60 prawda, pracowników, czy 70, no Rada Wydziału potężna, ale ona nawet przy tej swojej ogromnej wielkości, ona nie jest w stanie tych obowiązków wypełnić, no w rodzaju nadzorowanie wszystkich doktoratów i tak dalej. To zostało scedowane na komisję, a te komisje są podporządkowane frakcji hegemonicznej, która powołuje do komisji własnych ludzi, czerpie z tego jakieś profity, bo na przykład zapewnia wszystkie ciała kolegialne na uniwersytecie ludźmi swoimi i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu nastąpiła, wracam do tego wieloletniego procesu, zmiana struktury, która, powtórzę, no, polega na dwóch rzeczach. Zniszczeniu instytucji autorytetu. Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Jak ja studentom powiedziałem, powiem Państwu, że dla mnie to było objawienie, chociaż 30 lat pracuję, już pracuję, a będąc studentem jeszcze 7, więc 37 lat tam jestem w uniwersytecie. Znaczy nie tam, tylko tu. I dla mnie to był szok. Kiedy pytam się studentów, najpierw na jednych zajęciach, potem na drugich, potem na trzecich, o szkoły filozoficzne, a oni na mnie patrzą tak, jakbym przyjechał, nie wiem, z Bangladeszu, czy skądś, jakie szkoły filozoficzne. Dla nich w ogóle nie ma czegoś takiego. Szkoła filozoficzna to była Epikura. Jakieś szkoły filozoficzne, no, a za mojej młodości jeszcze były, jeszcze myślę na przełomie XX i XXI wieku były. A dzisiaj już ich nie ma, dla studentów to jest w ogóle absurdalne, więc zostały zniszczone autorytety, no i została zniszczona autonomia Rady Wydziału, no bo właśnie Radzie Wydziału zostało odebrane to, co stanowiło o jej wielkości i o jej randze, możliwość promowania naukowego. Ja jeszcze zostałem wypromowany przez Radę Wydziału Filozofii i Socjologii. 70 mędrców głosowało za albo przeciw.
ale to miało sens. Natomiast dzisiaj bym stanął przed komisją, która jest no, nieliczna w stosunku do Rady Wydziału, złożona tam z kilku osób, no, które są sterowane przez te czynniki, o których tutaj mówiłem. Więc Radzie Wydziału zostało zabrane to, co stanowiło o jej potędze, tak bym to powiedział, natomiast została w zasadzie ograniczona do zera rola promotora. No, ja nie chciałem w to wierzyć, proszę Państwa, zaraz kończę, że promotor, nie wiem, czy to już weszło w życie, ale jeżeli nie weszło, to do piątku pewnie wejdzie, promotor nie ma prawa wskazywać recenzentów. Tak jak to było naturalne, że promotor, kierując się, no ja bym to określił, miłością bliźniego, wybierze magistrantowi no, recenzenta najlepszego, to znaczy, który zna się na jego dziedzinie i który będzie życzliwy. Dzisiaj promotor nie ma możliwości wskazania recenzenta i nawet nie ma prawa uczestniczyć w tych obradach komisarycznych. Bo to nepotyzm jest. W ogóle wspólnoty się charakteryzują tym, że są nepotyczne. To jest kolesiostwo, prawda? Natomiast komisje nie. Komisje nie są nepotyczne i komisje są w ogóle nieprzekupne i komisje są obiektywne i w ogóle... No więc zastąpienie Uniwersytetu Klasycznego w strukturze wspólnot wewnętrznych taką strukturą, która jest wspólnot wyzbyta, a Rada Wydziału wyzbyta głównego swojego instrumentu. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, muszę to powiedzieć, chociaż czas przekroczyłem, to proszę Państwa sprawa kryteriów promowania, bo to jest właśnie rzecz, która jakby objaśnia, co się tutaj faktycznie stało. Profesor Wolniewicz o tym mówił, kilkakrotnie nawet mówił, że taką zasadą, która spajała ten zwaśniony wewnętrznie różnych wspólnot Uniwersytet Klasyczny, była zasada promowania nie gorszych od siebie. Nie gorszych od siebie. Natomiast dzisiaj obowiązuje zasada promowania nie lepszych od siebie. I ostatnia rzecz, chcę powiedzieć, co to znaczy nie gorszych od siebie, bo to tak z marszu nie jest zrozumiałe. Myślę sobie po pierwsze, że każdy nauczyciel rozumie, co to znaczy i każdy nauczyciel to w praktyce stosuje. Nawet nauczyciel, który tam uczy 7-letnie dzieci w szkole powszechnej. Co to znaczy nie gorszy od siebie? Cztery są punkty. Po pierwsze, nie gorszy od siebie oznacza, napiszę krótko, radość z pracy. Nie gorszy ode mnie to jest ktoś, to czerpie radość z tego, co robi. Czerpie radość z formułowania własnych poglądów, z kształtowania, wydobywania z siebie własnych poglądów. To widać na oczy. To widać i u dzieci, i u studentów, i u każdego. Czy ktoś czerpie radość, bo ta radość jest bezinteresowna. To jest radość z napisania artykułu albo z napisania książki, a nie ze zdobycia, prawda, tam 200 punktów. Druga rzecz, co to znaczy nie gorszy. Będą cztery, prawda? Druga rzecz, że to jest ktoś z potencjałem. Potencjałem, z potencjałem, co znaczy, że to jest ktoś pouczalny. Pouczalny. Już patrzę. Podatny na krytykę i zdolny do doskonalenia. No, żeby nie zmieniać. Podatny na krytykę. Podatny na krytykę. Znaczy, jeżeli student mi pisze pracę, ja mu tę pracę kreślę, wywracam do góry nogami i on mi oddaje następną wersję, ja widzę, że ona jest poprawiona, to spełnia to kryterium. Ale niech Państwo zauważą, że to kryterium jest ambiwalentne, bo ono oprócz inteligencji, która tutaj jest jakoś sprawdzana, może promować służalczość. Wszystko, co ja magistrantowi każę, to magistrant wykona, bo on chce magistrem zostać, prawda? Więc żeby ta służalczość tu była wyeliminowana, no to trzeci jest punkt, mianowicie lojalność. Lojalność względem mistrza i to jest lojalność podwójna, bo to jest lojalność ideowa,
i lojalność osobą. Znaczy, jeżeli nauczyciel zostanie zaatakowany, nauczyciel Kowalski, no to uczeń broni tego nauczyciela. To może mniej uczniów dotyczy, ale studentów dotyczy. Natomiast jeżeli prezentujemy tutaj stanowisko freudowskie, no to jeżeli Freud zostanie zaatakowany, to ja bronię freudyzmu. Więc tutaj ta podwójna lojalność wchodzi w grę. A nie przeskakuje sobie tutaj ideowo albo osobowo, jak mi jest wygodne. No i trzeci punkt tego tej niegorszości to jest, proszę Państwa, umiar jakiś, tolerancyjność, tolerancyjność względem oponentów. Na każdej radzie widziałbym to widać, że jeżeli się prezentuje sylwetkę doktoranta albo habilitanta, to czy on spełnia te punkty, czy nie spełnia, no to widać gołymi oczami. Na podstawie relacji, na podstawie, prawda, rozmaitych dokumentów i tak dalej. Ale żeby było widać, czy te kryteria są spełniane, czy nie są spełniane, no to trzeba mieć żywy kontakt z człowiekiem. Znaczy musi być jakaś współpraca, musi być wymiana prac twórczych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tych punktów nie widzą urzędnicy, bo jak mogą je widzieć? No i to zostało zlikwidowane i, proszę Państwa, zamienione. To znaczy, są na uniwersytecie promowani ludzie, którzy nie przejawiają żadnej radości ze swojej pracy, to znaczy oni nie mają wrażliwości na swoją dziedzinę. Są promowani ludzie niepouczalni, prawda, albo tacy, którzy się podlizują. Są nielojalni ludzie promowani i są promowani ludzie jacyś apodyktyczni albo zapalczywi, którzy tego umiaru do przeciwników znaleźć nie mogą. Myślę sobie, że te trwające parędziesiąt lat procesy doprowadziły do tego, no, że uniwersytety, podkreślam tutaj, zwłaszcza w obszarze nauk humanistycznych, zostały zdominowane przez tych, no nie gorszych, tylko tych nie lepszych od poprzedników. I to jest stan myśli nieodwracalny, bo jakby to można odwrócić. Porozumiewać. Bardzo dziękuję, przepraszam, że przekroczyłem. Parę czasu nam zostało. A najprostsze prawo fizyki powinien masać się w dół. No tak. Panie Macieju, pan tu przyjechał specjalnie mnie wymęczyć. To jest nie, to nieprawda. Ale ja faktem jest, że się dwa lata dopominałem. Ten referat, żeby... Ja bym najpierw zapytał o jedno, znaczy może bym dorzucił pewną uwagę dyrygenta już nieżyjącego, zresztą stulecie jego urodzin było bodaj 2-3 dni temu, Henryka Czyża, co mi się wydaje koresponduje bardzo z tą ideą Uniwersytetu Klasycznego, a wiem to od jego ucznia, profesora Antoniego Wita, mającego w tym roku 80. Mówił on, że Henryk Czyż miał takie kokieteryjne powiedzenie do uczniów swoich: panowie, słaby to mistrz, którego uczeń nie prześcignie. I myślę, że tu widać też te starania w tym, żeby ci uczniowie byli faktycznie nie gorsi od niego w praktyce. Więc było tak w trygenturze, to chcę tak dorzucić. To jeszcze jedno, przepraszam na sekundę, bo to się nie zmieściło, to jest ważne, że tymi kryteriami, które były stosowane i na radach wydziału, i w każdej szkole, jak mówiłem, przez nauczycieli, no to kierowała pewna intencja zrozumiała, którą by krótko można określić jako sukcesja. Jeżeli ja promowałem swojego ucznia, no to mając na uwadze to, że on może mnie zastąpić. Ja bym chciał, żeby tacy byli, którzy mnie zastąpią, prawda? Czy oni będą ode mnie lepsi, może będą genialni, to już nie jest ważne, ale że w ogóle się nadawali na to miejsce. Jeżeli ja jestem, akurat nie jestem, ale gdybym był kierownikiem zakładu, no to bym chciał na swoje miejsce, podejściu na emeryturę, mieć człowieka nie gorszego od siebie, który spełnia te cztery punkty. Proszę bardzo.
To sprawa pierwsza. Druga sprawa. I tu bym teraz chciałbym zapytać o coś, co się z tym nierozerwalnie łączy. Profesor Korniewicz wspominał, ja bardzo przepraszam, że ja tego okresu nie potrafię dokładnie podać, ale mówił o tym, że był taki czas już w historii, kiedy jednostki wybitne naukowo tworzyły się poza uniwersytetem. To moje pytanie jest następujące. Czy jesteśmy w chwili zapowiedzi, czy tak już jest, czy są jakieś znaki, które pokazują, że takie osobowości faktycznie poza uniwersytetem? Znaczy, ja bym myślał tak, no to jest, proszę Państwa, konkluzja jakaś pesymistyczna, że to senebrati. Natomiast optymistyczna jest taka, że wspólnoty naukowe mogą się zawiązywać i powstawać. No, jak to już w historii bywało, zaraz dam przykład. No, my jesteśmy chyba przykładem jakiejś wspólnoty, która działa poza uniwersytetem, chociaż pan rektor nas wpuścił, co jest piękne, ale no przecież my nie jesteśmy częścią uniwersytetu, tylko wspólnotą, która jest z zewnątrz. Więc to nie oznacza, że kultura i nauka zdechną, one się będą rozwijały w innych miejscach. To, o czym pan wspomniał, no, najpiękniejszym przykładem w wielu podręcznikach wymienianym jest Spinoza, Leibniz i Kartezjusz, trzech geniuszów filozoficznych. Do końca świata będą za geniuszów uchodzić. Byli niezwiązani z uniwersytetem. Leibniz był dworakiem, tam jeździł po dworach i spisywał żywoty rodów, a Kartezjusz był żołnierzem, prawda, ten Spinoza był optykiem, nie byli profesorami. No, państwu się to w głowie mieści, że Kartezjusz nie był profesorem, więc tak może być. Bardzo proszę. Tak, tak. Pan no, pytał się o tym. Pytanie, mówi się racjonalnym, że profesor Korniewicz jasno stwierdza, że geniusz filozoficzny w tym momencie znajduje się poza uniwersytetem i wskazywał na Lema między innymi. Znaczy mówił szerzej o literaturze pięknej. Że no, współczesne zmiany społeczne doprowadziły do tego, że filozofia została zmarnowana na uniwersytetach, ale to nie znaczy, że jej nie ma. No i że on by tutaj polecał studiować wielkich pisarzy. Literatura piękna, wymieniał Lema oczywiście. Dobrze, pan Stanisław, bardzo proszę. W tej sprawie pierwsza jedna uwaga nieistotna, że uniwersytety powstały ze względów merkantylnych, ponieważ to była były to miejsca, w których profesorowie zarobkowali, bo uczniowie przecież płacili cały czas. Ale tak jak szewcy mieszkali, pracowali przy Szewskiej, bednarze przy Bednarskiej, to profesorowie mieszkali przy Uniwersyteckiej. No i tak trwało, to mniejsza o to, bo potem zaszły wielkie zmiany. Ale co innego chciałem powiedzieć, że o tych zmianach mowa była Kartezjusz, Leibniz, Spinoza. Otóż uniwersytety upadły w XVII, XVI, XVII wieku. Uczyli dalej arystotelesowskiej fizyki, chociaż ona była ewidentnie fałszywa. Natomiast nauka rozwijała się w towarzystwach naukowych, do których i dzięki poczcie już funkcjonującej, bo oni, więc ci twórcy korespondowali ze sobą i tak rozwinęły się nauki przyrodnicze, a teraz rozumiem, upada druga składowa, że wtedy w ogóle nie było tej przyrodniczej składowej. Bo cztery wydziały Uniwersytetu Klasycznego to była. Rok wstępny to była filozofia i tam coś o świecie orzekano. Potem była do wyboru medycyna, która, no, tak się nazywała, powiedzmy. Teologia, no i prawo kanoniczne. A teraz, rozumiem, ten sam proces dotyka humanistyki. I ta humanistyka ma się rozwijać już poza uniwersytetem. Znaczy, nie to, że ma się rozwijać, tylko ja myślę, że ona jakoś żyje poza uniwersytetem. Są przecież jakieś spontaniczne ludzkie skłonności do działalności humanistycznej i one zawsze będą jakoś tam się rozwijać. Znaczy nie zgodziłbym się tylko z
tym stwierdzeniem, że uniwersytet powstał z powodów merkantylnych, to tak samo można by powiedzieć, że armia powstała z powodów merkantylnych, żeby żołnierze mogli zarabiać. Przecież nie po to powstała armia, albo straż pożarna z powodów merkantylnych, żeby strażacy mieli pensję. Pensja jest tutaj po pierwsze czymś bardzo mizernym, jeżeli weźmiemy taki uniwersytet średniowieczny. Nie na darmo w tych togach my dzisiaj paradujemy, bo to były przecież stroje mnichów, prawda? Ci nauczyciele średniowieczni, to się charakteryzowali skromnością, że oni tam coś dostawali na chleb, no to dostawali, ale nie po to nauczyciele prowadzili uniwersytet, żeby cele merkantylne realizować. To z tym bym się nie zgodził, natomiast dzisiaj tak jest, no. Nie miałem czasu o tym powiedzieć, ale niech Państwo zauważą, że te hasła, Pan Marcin tu mówił dzisiaj o hasłach, myślę, że mamy piękne zastosowanie. Hasło zwalczania pauperyzacji na uniwersytecie, no doprowadziło do czegoś przeciwnego, do jakiejś krezusoizacji. No jak człowiek jest taki, prawda, to się nawet w języku potocznym określa łowca grantów, co tam złowił trzy. Z jednego ma milion, z drugiego ma pół miliona, z trzeciego ma 300 tysięcy, no to już nie jest mnich średniowieczny. To już jest raczej Radziwiłł. Tak myślę sobie. Więc tutaj coś odwrotnego zaszło. I teraz, no, żeby się zmieniła ta struktura, prawda, i wróciła do klasycznego, no to ja nie chcę tego mówić. Broń Panie Boże, chroń przed tym, to myślę, że tylko wojna. To znaczy, jakby zostały pieniądze odcięte, to tu wszystkie szczury pouciekają i zostanie kilku mnichów. I oni będą uczyć fizyki, matematyki, prawda, i filologii polskiej, a ci wszyscy krezusi stąd uciekną. Ale jeżeli ten strumień pieniędzy nie zostanie przecięty, no to... W innej sytuacji jest Wydział Fizyki, bo proszę Państwa, na Wydziale Fizyki nie można zabić autorytetu, bo jeżeli się zabija autorytet jakiegoś tam Heisenberga, to się fizykę zabije. Dlatego, że tam jest wszystko wymierne. Robi się badania, żeby jakąś cząstkę przyspieszyć, efekt osiągnąć i albo to się udaje, albo się nie udaje. Tym, co się udaje, no to ich nikt nie ruszy. Natomiast tutaj można obalić każdy autorytet, bo nasze tezy filozoficzne są nieweryfikowane. Bardzo proszę, Pan Zubelewicz. Które Pan tutaj przedstawił, należałoby według mnie sięgnąć do spraw politycznych. Otóż polityka, jak przypominam, kiedyś już wspominałem, mianowicie świat dzielić, jest podział polityczny świata na strefie wpływów, strefie kulturowej. I my jesteśmy w jakiejś strefie wpływu. I kto ustala cenę środków edukacji? Hegemon ustala. I teraz, kto jest hegemon? To właśnie tutaj należałoby. Hegemon może ustalać i ustala badania pod tezy, a śledztwa pod werdykt. Przykładem takiego śledztwa pod werdykt jest śledztwo, przepraszam, to było w 2001 roku, Jedwabne. Trzy lata trwało. Było z góry wiadomo, jaki ma być wynik, i potem ludzie się tym zajmują. W nauce to samo. Tak zwanej nauce społecznej jest to samo, jest badania pod werdykt. Kto jest hegemonem? Otóż tutaj w referacji było powiedziane, że jest hegemon europejski. Jest hegemon europejski, ale jesteśmy w Europie jeszcze z wyższej klasy hegemon. Jest to, przynajmniej według mnie, jest to właśnie strefa żydowsko-amerykańska. A strefa europejska, czyli Unia Europejska, jest pod strefą strefy żydowsko-amerykańskiej. I tak stamtąd wychodzą wytyczne. One idą do Europy, z Europy przychodzą do państwa. W związku z tym tutaj pole manewru jest dosyć nikłe. W tej chwili na przykład jest w szkole podstawowej, forsuje się edukację włączającą, inkluzyjną. Wszystkie dzieci w tym samym wieku będą kształcone w tej samej klasie. Bez względu na ile pośrednictwa. Olbrzymie pieniądze. Polska otrzyma 20 miliardów złotych na 10 lat. No i granty są i tak dalej, te dane mogą pisać klasy dyrektorskie, profesjonalne, profesorskie, być może. Takie jest zlecenie. I to jest główna przyczyna. I z tym znów należałoby sięgnąć do tekstu na przykład Marcusego,
gdzie on mówi o dwóch klasach w społeczeństwie zachodnim. Ja zajrzałem do lepszego tekstu niż Marcusego, bo zajrzałem do tekstu, który zresztą Państwu polecam gorąco, Jamesa Wilsona, odkrywcy struktury DNA, laureata Nagrody Nobla. I on powiada, że to, co ja tutaj opisałem, to także ma miejsce na amerykańskich uniwersytetach i w ogóle do nas to przyszło przecież z Ameryki, prawda, w zakresie nauk humanistycznych. Tenże noblista i jeden z geniuszów, myślę, zostanie w Panteonie obok Kopernika i Newtona na powsze czasy. Watson został wyrzucony z pracy, bo coś złego powiedział, znaczy złego, no coś powiedział na temat Afryki. A tutaj w książce, którą kupiłem, ona ukazała się w 2017 roku, oryginał, czyli jest w miarę nowa, w Polsce w 2018. DNA, tajemnica, jak to ktoś? Tajemnica życia. Tajemnica życia, DNA, tajemnica życia. Pisze na przykład taką rzecz. W ogóle w Ameryce, w tej Ameryce, która jest hegemonem, ja się z tym zgadzam, nie można prowadzić badań genetycznych, populacyjnych, w stosunku do ras. Chociaż jest rzeczą ewidentną, potwierdzoną od dziesiątków lat, że statystycznie, populacyjnie biała rasa jest inteligentniejsza od czarnej, natomiast od nas jest inteligentniejsza żółta rasa. I co z tego? Mówi Watson, wszystkie te badania wskazują, że różnice rasowe są żadne. Natomiast polityczna poprawność sprawia, że się z pracy wyrzuca ludzi, którzy zajmują się genetyką populacyjną. No, że te naciski polityczne, ideowe są w Ameryce potężne. Więc ten mechanizm dotyczy także Ameryki. Ja wiem, tego nie kwestionuję, ale jeszcze wrócę do artykułu Marcusego z 1965 roku. Tam on dzieli społeczeństwo na społeczeństwo postępowe i reakcyjne. I społeczeństwo reakcyjne, potrzebne są uniwersytety twórcze. Wystarczy tak tego typu jak tutaj, czy szkoły inkluzyjne. W Polsce mogą być szkoły inkluzyjne. Nadają się do tego. I natomiast będą uniwersytety porządne dla niecałej klasy postępowej, dla części klasy postępowej. Bo tam kto należy do klasy postępowej, kto należy, to inna sprawa, jak w tym wchodzić. Niezwykle ważne, ale tylko i wyłącznie sprawy polityczne jakoś pomogło nam zrozumieć te przemiany. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Myślę, że te procesy, które wpływają na to, jak dzisiaj Uniwersytet wygląda na obrach, jest ich całe mnóstwo. Natomiast Pan powiedział o wielu przyzwoitości, że jeżeli zniknie ten ciężar biurokratyczny i ośrodki wpływu, to czy my na obrót stajemy się przyzwoitymi, żeby co robię z tym zrobić. My teraz dzisiaj przyzwoitość nie jest w cenie, więc czym cokolwiek z tym zrobimy, nawet po wojnie. Druga wojna światowa nam nie pomogła. Może trzecia pomoże. Bardzo proszę. To tak zdążając do pozytywnego finału, powiedzmy hipotetyczna sytuacja. Mamy człowieka, który poszedł na studia, ma umiłowaną dziedzinę i wyczuł te mechanizmy, które pan profesor powiedział. I teraz chce wyjść i właśnie zacząć się kształcić samemu. I nie ma takiego dostępu do literatury, bo jak tylko w internecie próbujemy znaleźć coś bardziej specjalistycznego do tego, to poza tym... Wie pan, to jest tak, ja bym tak panu powiedział, żeby zniechęcić pana i kogokolwiek. Jeżeli student na uniwersytecie, co się przecież jeszcze całkiem często zdarza, znajdzie sobie autorytet, znajdzie sobie mistrza, no to wygra. Natomiast musi sobie zdawać sprawę z tego, że żadnej kariery nie zrobi, bo nie zrobi. Natomiast jeżeli jemu zależy na służbie prawdzie i na wykształceniu fachu w danej dziedzinie, no to jak najbardziej to się może odbyć w sposób klasyczny. O ile pan znajdzie taką osobę, która pana rzuci na kolana i którą pan uzna za mistrza, prawda? Natomiast te mechanizmy, które są współcześnie, no to proszę państwa, dwie próbki tutaj podam. Student ma napisać pracę roczną albo student ma napisać licencjat, to w gablocie wywieszają tematy. To tak jak w supermarkecie albo w fabryce, prawda? Są zadania do zrobienia albo kasze do kupienia.
rozmaite. No przecież Wolniewicz mówił, studenta powinnością jest wymyśleć temat. I to, jak mówił Wolniewicz, znowu wszystko jedno, czy o Leninie, czy o świętym Augustynie. Wszystko jedno, ważny jest sposób ujęcia. Natomiast to student ma przyjść z tematem, a nie jakieś tam po prostu wypełniać wymyślone tematy. A drugi przykład jest jeszcze bardziej smutny, bo ten nie jest taki smutny, bo jak ja studentom mówię, żadnych tematów nie daję, sam sobie wymyśl, no to za tydzień przychodzi z wymyślonym, prawda? Więc to nie jest dramatyczne. Natomiast druga rzecz, która dla mnie jest dramatyczna, no odkąd jestem członkiem Rady Wydziału, a jestem 10 lat, ani razu na Radzie Wydziału nie słyszałem o wspaniałej czy wielkiej polskiej książce. Przecież były takie wspaniałe polskie książki. Języki Poznania i Dukiewicza, Elementy Kotarmińskiego, Ziemia Ulro Miłosza, prawda? To było w minionej epoce. Filozofia i wartości Wolniewicza. No, cała humanistyka opiera się na tych wspaniałych książkach, które składają się na polską kulturę. Ani razu. Na Radzie Wydziału się tylko mówi o nagrodach, które ktoś dostał, o grantach, które ktoś otrzymał i tylko i wyłącznie o tym. Także no, ja mam poczucie, że tam nie ma miłośników filozofii. Bardzo proszę. W takim razie bardzo Państwu dziękuję troszeczkę, żeśmy przyciągnęli. Widzimy się za tydzień, no i potem przerwa wakacyjna do 2 września.